Ja zawsze widzę, jak ten napis go live, to myślę o takim go west. O, już jesteśmy. Cudownie. Buonasera. Opla, tutaj potwierdzamy wszystko. Buonasera, jesteśmy już na Akademii Włoskiego Kina live. Bardzo, bardzo się cieszę po takiej dłuższej przerwie, jeśli chodzi o gości, że jesteśmy tutaj znów w pewnej wymianie myśli, która wydaje mi się, że jest arcycenna, jeżeli chodzi o działania Akademii w ogóle wszystkiego, że ten dialog jest naprawdę arcyważny. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim patronom i patronkom, którzy wspierają Akademię Włoskiego Kina. Dziękuję Annie Jóźwiak, Robertowi Kisielowi, patronom imiennym. Dziękuję tym, którzy przez jakiś czas byli patronami imiennymi, jak Anna Osmulska-Mętrak czy Piotr Czerkaski. Dziękuję wszystkim. Też nasz gość dzisiejszy też jest patronem, też mu dziękuję. I już przechodzę do clue naszego dzisiejszego spotkania, a jest nim próba w ogóle rozmowy, bo wydaje mi się, że to jest tak złożony film, to jest arcydzieło, ja się nie boję tego słowa użyć w kontekście tego filmu, będziemy mówić o filmie Ladry di biciclette Vittoria De Sica na podstawie tekstu, czy w ogóle takiego współdzielonego, mam wrażenie, że tutaj nazwisko Zevattiniego no wyrasta poza tylko oprawę po słowo, ale że to jest taki wspólny bardzo, bardzo film i porozmawiamy o tym niesamowitym filmie, o włoskim neorealizmie. Ja mam wrażenie, że z przeszłością polskiej krytyki filmowej, od pierwszego tekstu, który przeczytałam Macieja, gdzie nie wiedziałam, że to jest Maciej, wiedziałam, że coś w tym chłopaku jest i z każdym tekstem po prostu widzę, jak to jest warsztat, jest szlifowany, jak jest po prostu szereg kontekstów, cały czas tak update'owany. To nie jest człowiek, który będzie spoczywał na laurach i po prostu seryjnie robi wywiady świetne, pisze teksty świetne, także przed wami jeden z najciekawszych, jeśli w ogóle nie najciekawszy, młody polski krytyk, Maciej Kędziora, który już teraz w wieku, sami Państwo widzicie jakim, nie żebym jakiś ageizm tutaj propagowała, ale już teraz jest zastępcą redaktorów naczelnych portalu Filmawka, który też rośnie w siłę niesamowicie. Jestem pewna, czy w kontekście Filmawki, czy słynnej sekcji filmowej, która jest podpięta na Facebooku, że na pewno jesteście użytkownikami tych treści i też warto zwrócić uwagę, że o, wydaje mi się, wzroście danego portalu, danej instytucji też świadczy to, z kim ona się brata i przez kogo jest doceniona. I za chwilę mamy American Film Festival, przed chwilą były Nowe Horyzonty i Filmawka już jest na stałe wpisana jako partner, przyjaciel takich festiwali. Także brawa dla Macieja. Teraz powinno, ja sobie to tak wyobrażam, że jest takie brawo, 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 brawo. Macieju, powiedz mi tak na starcie, to jest pytanie dziwne zawsze, bo widzę, że wszyscy tak się gówkują, jaki to był, ale pierwszy twój włoski film, jaki w życiu zobaczyłeś? Jeśli masz ochotę też jakoś przywitać się tutaj z naszymi oglądaczami i oglądaczkami, to proszę bardzo. Ja na początku w takim razie powiem dobry wieczór. I po pierwsze, faktycznie Diana mnie odkryła, ale ja Dianę odkryłem, kiedy Diana nie wiedziała, że ją odkryłem, tak samo jak Diana mnie nie znała. O, tutaj za pośrednictwem tej książeczki wiem, że się odbija, ale jest tutaj, musicie mi uwierzyć, Diana Dąbrowska pod redakcją i faktycznie ta książka jest już trochę zaczytana, bo jej bardzo długo czytałem, szukałem i analizowałem, starając się odkrywać kino włoskie po roku 1980, bo myślę, że też ciekawym wątkiem w okolicach Złodziei Rowerów będzie to, czemu trzymamy się tych lat 40., 50. i 60. w kontekście kina włoskiego i też skąd to wynikało chociażby przy opisywaniu w krytyce filmowej. Ale jako, że jestem wiernym widzem, przygotowałem się i jestem pilnym uczniem również i znam odpowiedź na swoje pytanie, jaki był pierwszy włoski film, który widziałem. I będzie to odpowiedź nietypowa, bo była dodawana na... Kiedyś były do gazet dodawane takie płytki. Jeszcze jestem z tego pokolenia, które faktycznie chodziło nie do wypożyczalni VHS-ów, ale do wypożyczalni DVD. I pamiętam, rodzice mi czasem przynosili właśnie jakieś różnego typu płytki do gazet. I jedną był właśnie włoski film, czyli Pinocchio Roberto Beniniego, które bardzo mi się podobał, a wiem, że raczej zła fama wokół niego obrosła. Przecież to jedna z największych klęsk teraz
ta historia trochę domknięta dzięki filmowi Matteo Garrone, ale faktycznie bardzo dużo oglądałem tego filmu, natomiast jednym z pierwszych takich też z dzieciństwa filmów, które bardzo mocno pamiętam i wsiąkły mi w pamięć, to jest film Legenda Kaspara Hausera, ale nie z powodu tego, że oglądałem ten film, choć oczywiście później go zobaczyłem, ale z powodu tego, że moi rodzice byli wielkimi fanami tego filmu i na ścianie w kuchni wisiał taki ogromny plakat Legendy Kaspara Hausera i to były takie dwa włoskie filmy, które najmocniej mi towarzyszyły w latach najmłodszych. Ja tu też no nie sposób nie zapytać, no to kiedy do tego świata filmowego wkradł się neorealizm, bo akurat ci złodzieje rowerów to jakby są tak z tobą już zespoleni, mam wrażenie, w tej przestrzeni takiej internetowej, jeżeli ktoś chociaż trochę się interesował podcastami Filmawki, że no ze wszystkich możliwych tytułów, prawda, na podcast właśnie ten wybrałeś. I nim może przejdziemy do takich kwestii już bardziej włoski neorealizm i tak dalej, to Macieju powiedz, no bo to jest odważny wybór, mam wrażenie. Znaczy on dalej pozostaje odważny, chociaż jest teraz więcej możliwości, żeby pisać o kinie i próbować z tego też być znany. I mam wrażenie, że kiedy ja byłam na studiach i myślało się o krytyce filmowej, to miało się wręcz wrażenie, że to jest taka działka dla wybrańców i że tylko garstka z nas będzie to robić. I potem jak przyszło co do czego, rzeczywiście tak jakoś się to przekuło, że wielu z nas tego nie robi, nie znaleźli sobie też inne jakby zadania, ale mam takie poczucie, że teraz jakoś tak widzę młode osoby piszące, to jakoś to mnie napawa nadzieją i mam wrażenie, że myśmy tego, jako myśmy, ja mam teraz 32 lata, prawie 33 za rok, Izolę sobie dodałam, 32 już sobie, już nie ten, przepraszam, przemęczenie jakieś choróbsko mnie dopadło i widać, to naprawdę miałam takie, kurczę, że jeżeli nie założyłeś sobie bloga, to już za późno. Coś takiego było w tym momencie, a jak patrzę właśnie na waszą ekipę, też jak wy zdobywacie różnego rodzaju wyróżnienia na konkursach też dla tych najmłodszych krytyków, jak Skrytykuj chociażby, to widzę w tym jakby nadzieję i to pytanie, wracając już jakby przewijając je, to w którym momencie w ogóle to kino tak dla ciebie ważne się stało, poświęcasz mu lwią część chyba swojego czasu, życia. Wyrosłem tak naprawdę w pewnym sprzeciwie i miłości do mojej mamy, która była bardzo dla mnie ważną postacią. To też będzie ważny kontekst przy złodziejach rowerów samych w sobie, ale wyrosłem w wielkiej miłości do mojej mamy, która miała dwie pasje. Kończyła filmoznawstwo, jeden z pierwszych roczników UJ-owskiego filmoznawstwa i jest teraz dziennikarką i krytyczką muzyczną i prowadzi audycje radiowe i odeszła trochę od tego filmu. I ja jako ten człowiek, który dorastał z książkami z jej półki, które miały podpisy. Ona, co ciekawe, to taka ciekawostka, którą się dzielę, studiowała z chociażby Marcinem Wroną na tym samym roku filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I faktycznie te książki, które zawsze widniały na półce, były dla mnie jakimś takim punktem odniesienia, który ja sobie brałem. I faktycznie na początku z mamą oglądałem filmy, bo ona chciała mnie trochę wprowadzić w świat filmu i później trochę z paniką, jak zawsze żartuję, za bardzo tam zostałem. I to też dla niej był jakiś strach, no bo pewnie oczywiście krytyka filmowa chociażby w kontekstach finansowych nie jest najbardziej fajnym wyborem, takim najbardziej bezpiecznym, ale postanowiłem jakoś w to wsiąknąć generalnie też dlatego, że miałem dużo czasu i gdzieś to kino zaczęło ze mną rezonować i to już nie były tylko te filmy, które mi mama polecała, tylko też filmy, w które ja po prostu bardzo mocno chciałem wsiąknąć sam i jestem być może w tym kontekście trochę inna jest moja ścieżka, że ja tak naprawdę znacznie więcej czasem nawet o filmie czytałem niż filmu oglądałem, czyli w takim kontekście właśnie, że książki filmoznawcze, które widniały na półce, powodowały, że ja sobie wyobrażałem te filmy i kiedy już czytałem na przykład monografię twórców czy twórczyń, o których tak naprawdę niewiele wiedziałem i nie widziałem ich filmów, kiedy już przeczytałem, to nie potrzebowałem oglądać tych filmów, bo były to tak świetne teksty, że ja sobie wyobraziłem te filmy i nie miałem jakiejś potrzeby ich nadrabiać. Tak było z kilkoma książkami, chociażby zawsze z esejami Grzegorza Fortuny o Dario Argento. Ja bardzo późno obejrzałem Dario Argento, ale dzięki tekstom Grześka w różnych europejskim kinie gatunków, u was w kinie włoskim po 1980 te filmy jakoś mi tak mocno już wsiąkły w pamięć, że ja wiedziałem, o czym Argento opowiada, jak wyglądają jego filmy, ale nie musiałem ich oglądać. Później oczywiście nadrobiłem, a filmy po prostu ze mną pozostały, bo uważam, że to jest jakaś piękna dziedzina naszej kultury, też bardzo otwierająca i w tej ich prostocie, którą ja bardzo cenię, bo
kiedyś to był bardzo mocno neorealizm, który zawsze mi zostaje, teraz to jest polskie kino szeroko, to może zły przykład, ale bardziej mumblecore czy kino niezależne amerykańskie opierające się tylko na dialogu. Wydaje mi się, że w tej właśnie bardzo... bardzo prostej strukturze, tylko rozmów, tylko emocji, dwóch, trzech bohaterów tkwi największe piękno kina. Takie prostoty, którą można się dzielić z każdym, obejrzeć ze znajomymi i pokazać, to jest dzieło, które gdzieś mi otworzyło jakąś kopułkę w głowie, może tobie również poszerzę horyzonty i później z nimi o tym porozmawiać. I stąd to mi jakoś pozostało, ta chęć rozmowy, oglądania, pisania, czy też czytania o kinie, która nadal jest we mnie ogromna. Ja jestem pod wrażeniem tego, w jak krótkim czasie, patrząc na to, jak od seansu na przykład festiwalowego trzeba już to przekuć w jakiś tekst, który ma na danej platformie medialnej, portalu, żyć sobie, żeby przykuwać tę uwagę followersów i tak dalej. Jak ty świetnie sobie radzisz właśnie w takim trybie, ja bym powiedziała stresogennym, bo ja pamiętam, że jak byłam na różnych festiwalach i trzeba było właśnie na bieżąco z tego pisać, kiedy to już te embarga schodziły i tak dalej, to bardzo często po tych tekstach można było zobaczyć, że one właśnie są festiwalowe ze względu na objętość, ze względu na pewne takie niezręczności w nich zawarte, że zupełnie inaczej pisało się, kiedy miało się jakby ten czas od jakiegoś takiego pokazu w Warszawie na przykład, czy gdzieś tam. I tak jestem niesamowicie pod wrażeniem tej takiej twojej élan vital, że tak powiem. To ci muszę to wyznać. Także nie wiem, jaki jest twój przepis na sukces, nikomu go nie sprzedawaj, jakby jedź na tym, bo jest naprawdę super. A propos tej jazdy, już tak pomalutku przechodząc do tych najsłynniejszych rowerów w historii kina, no to chciałam cię zapytać o to, bo mówisz o tym, że w ogóle neorealizm, prawda, i cię interesuje i też tutaj jakaś taka też widzę tendencja w tym, żeby pokazywać rzeczy w sposób naturalistyczny nawet, prawda, jakoś takie mam wrażenie, że tutaj w tych dialogach jakby nawet można by było taki link zrobić, ale w kontekście neorealizmu mam do ciebie takie pytanie, jak ty definiujesz neorealizm, bo wokół tego jakby też narosło, jeżeli chodzi o piśmiennictwo polskie, włoskie, angielskie, też francuskie, jeżeli chodzi o pewną definicyjność, no właśnie czym on jest, mamy różne szkoły, że tak powiem, i po której ty się sytuujesz, gdybyś miał komuś wytłumaczyć, byś prowadził na przykład zajęcia, a akademia trochę takim miejscem jest, właśnie żeby też edukować, jaka by była twoja definicja neorealizmu, jak ty do tego zagadnienia podchodzisz? Ja być może jestem, tu też wychodzą moje poglądy, które są widoczne w różnych tekstach. Ja jestem osobą bardzo radykalnie, bym powiedział, nacechowaną lewicowo, czy nawet wręcz niektórzy by powiedzieli socjalistycznie. I wydaje mi się, że jeśli patrzymy na historię kinematografii, na różnych jej etapach, nie było bardziej lewicowego pod względem wrażliwości, oczywiście nie mówię tylko pod względem ideologicznym, ale pod względem wrażliwości, która w tych filmach przemawiała, nurtu niż kino neorealistyczne, zwłaszcza to kino neorealistyczne włoskie. Oczywiście miało to parę różnych odmian, ale przede wszystkim skupiało się na tematach, które były dla mnie bardzo ważne od samego początku, czyli na takich prostych historiach o ludziach, którzy gdzieś byli zgubieni przez los, gdzieś byli pominięci przez te osoby, które powinny ich wspierać. No przecież główny bohater złodziei rowerów musi bardzo długo czekać na pracę. Jak sobie wczoraj powtarzałem po raz któryś ten film, to jest tam bardzo, przepraszam, że już będę do tego przechodził, ale mam wrażenie, że na przykładzie będzie najłatwiej to wytłumaczyć, dlaczego ja lubię neorealizm. Że jak mamy tą sytuację, kiedy on dowiaduje się, że dostaje pracę, mnie bardzo poraża ilość osób, która tej pracy nadal nie otrzymuje, bo tam nadal jest grupa osób, którzy też muszą utrzymywać rodzinę i nie mają na to szansy, bo nie ma dla nich miejsc pracy. Nie ma też, jak domyślamy się, wsparcia socjalnego. Wiem, że jest tutaj książka Tadeusza Miczki, mam ją przygotowaną o kinie włoskim, czyli ten zbiór. I ja nie zawsze się zgadzam z autorem tej książki, który krytykuje chociażby lewicowość neorealizmu i mówi, że była też taka dogmat katolicyzmu w kinie włoskim, gdzie katolicy również pisali manifest, że neorealizm musi być katolicki, a przynajmniej powinien być po tej fali lewicowych w roku 1949, po fali tych lewicowych dzieł. Tylko ja uważam, że neorealizm musi skupiać się na historii
prostych ludzi, a właściwie nie prostych ludzi, tylko prostych historiach, które trafiają i które przejmują, bo możemy ideologicznie opowiedzieć o czymś, pokazać, że gdzieś jak w socrealistycznym wczesnym kinie polskim, chociażby prezentowanym w dokumentach Andrzeja Munka, gdzie narrator nam opisuje świat, tylko narrator, jeśli będzie nam opisywał, to będzie nam podsuwał tezę, ale oglądając Złodziei rowerów, to wydaje mi się, że nie ma filmu, który bardziej epatowałby potrzebą wsparcia socjalnego dla ludzi. Epatowałby taką potrzebą tego, żeby państwo się opiekowało nami w jakikolwiek sposób, że jest potrzeba wyciągnięcia ręki, szczególnie w czasie powojennym, kiedy ludzie są naznaczeni tą traumą i nadal nie mogą sobie z nimi, z tą traumą poradzić, nie mają wsparcia, są gdzieś absolutnie na marginesie. I kiedy zobaczymy ten margines i zobaczymy tą poruszającą historię, jaką prezentuje De Sica, wydaje mi się, że nie możemy odejść od tego prześladującego mnie od wielu lat już kadru, kiedy w ostatniej scenie ten mężczyzna musi odejść całkowicie smutny i stracił jeszcze, jego syn stracił w nim wzór, stracił w nim jakieś oparcie. Wydaje mi się, że kiedy zamkniemy w tak prostych historiach neorealizm, jak Sabatini chyba mówił, że w każdym życie każdego człowieka może być filmem, przynajmniej jednym. To jest w ogóle też zbieżne z tą dziedziną, którą ja najbardziej cenię u Krzysztofa Kieślowskiego, czyli z jego dokumentami. On napisał, że życie każdego człowieka można zmienić w jeden film dokumentalny. To chyba była teza jego rozprawy magisterskiej, ale ty będziesz, Jano, o tym lepiej wiedziała. Więc wydaje mi się, że tutaj, kiedy sięgamy po taką myśl, że każdy człowiek zasłużył na swój własny film, opowiadamy o czymś najpiękniejszym i neorealizm to pokazywał. Oczywiście w schyłkowej erze być może już mniej, ale w tym centrum była jakaś taki głęboki krzyk bólu, głęboka rozpacz w tym neorealizmie, który mnie przeraża i mi przejmuje. I wydaje mi się, że neorealizm, mimo tego, że jest nurtem bardzo artystycznym, jednocześnie nie odbija swoim arystokratyzmem chociażby, jak być może późniejsze kino włoskie lat 60. i 70., czyli to kino już dogmatów bardzo autorskich. No to też tutaj, ja mam taką najkrótszą swoją definicję kina neorealistycznego, włoskiego w domyśle, ale wydaje mi się, że tak bardzo fama tego kierunku, zjawiska, może nawet to lepsze określenie, ona stała się tak bardzo transnarodowa i wpływ tych dzieł naprawdę na różnych kontynentach, bo możemy polecieć od Europy aż po Indie, jeśli spojrzymy na twórczość, nie wiem, Satyajita Raja chociażby, czy Bilma Laroya, także to jest jakby twórczość, która stała się tak bardzo jakby neorealistyczna, wręcz ma w sobie taką wartość przymiotnikową, którą możemy jak najbardziej też dodać sobie na przykład do takiego filmu jak Dwa dni i jedna noc z Marion Cotillard, która, prawda, jak u braci Darden spaceruje, wręcz miałam wrażenie, że to jest najbardziej neorealistyczny film w tym duchu takim, który powstał współcześnie. Nie wiem, czy znasz ten film, ona próbuje przekonać kolegów, żeby nie stracić swojej pracy. Tam jest cała taka zawiła też siatka takiego prekariatu strasznego, który gdzieś tam ciąży. I ta moja najkrótsza definicja, która wydaje mi się, że jakoś tak się broni, to, że to jest takie zespolenie, które w magiczny sposób w tych dziełach się dokonuje między etyką a estetyką. Że wskażcie mi drugie takie zjawisko, które tak by było, zespolone byłyby te dwie wartości, że one by miały jeszcze wartość. To też jest ważne, bo też mam wrażenie, że wraz z czasem to też uległo pewnej, zostało to ociosane, ale w ramach takich różnych cytatów neorealistów, to pamiętam, że jeden, który bardzo mi utkwił, to było to, że właściwie taki idealny film to byłoby podążanie za kamerą, za ciężkim, zmęczonym chodem robotnika właściwie przez 12 godzin. I to się trochę wiąże z tą twoją, prawda, że życie każdego mogłoby być filmem, ale nawet w tym wyjściu, prawda, że już od wyjścia kogoś pracującego w stronę domu, to już jest fabuła na film, to nawet wydaje mi się, że nikt tak nie sięgnął do korzeni, nawet do braci Lumière, kiedy mamy to słynne wyjście robotnic, prawda, czy w ogóle tam w różnych konfiguracjach. Także jest w tym rzeczywiście jakieś takie ciekawe zespolenie. Ale mówiąc też o kinie neorealistycznym, jak ty podchodzisz do takiego zagadnienia historycznego, zresztą stwierdzonego, patrząc na różnego rodzaju, nie wiem, sprzedaży biletów i tak dalej, że on przez Włochów
filmy neorealistyczne jako zjawisko zatem, no nie był najbardziej jakby ceniony frekwencyjnie. To znaczy to był ruch, który odnalazł jakby swoje wsparcie w pewnej części widowni, szczególnie intelektualistów lewicowych. Dostali oczywiście swoje nagrody za granicą, przede wszystkim we Francji i w Hollywood, patrz na przykład Oscary dla De Sicchi, ale Włosi no nie bardzo. Jak ty sobie to na przykład układałeś? Bo będę ciekawa na przykład... Wydaje mi się też, że w ogóle takim kłamstwem, o którym, w sensie taką uproszczeniem, które sobie zakładamy, że neorealizm był jedynym nurtem w tym kinie włoskim wczesnym, bo tak nie było chyba. Tadeusz Miczka tam wylicza, że z ilości 300-400 produkcji fabularnych tylko 90 było neorealistycznych, tak? Czyli generalnie ja utożsamiałem przez długi czas przed przygotowaniem do naszego dzisiejszego spotkania, że to był tylko neorealizm, ale jednak było wiele, wiele innych form. I to też być może jest tu coś spójnego z tym, co mówił Andrzej Wajda o tym, dlaczego tak późno zrealizował kanał. I to Mariusz Wilczyński często przytacza tą opowieść, kiedy tworzył Zabito i wyjść z tego miasta, że jak rozmawiał z Andrzejem Wajdą, to Andrzej Wajda mu mówił, że on nie chciał tworzyć filmów ciężkich, nie chciał tworzyć dzieł sztuki ciężkich tuż po wojnie, bo on chciał się bawić i śpiewać i tańczyć, dlatego że ta wojna już minęła i chciał trochę odetchnąć. I być może w takim najprostszym motywie. Ja najlepiej na przykład po pandemii, oczywiście nieproporcjonalne to jest, ale mogę porównać, że moim najlepszym doświadczeniem popandemicznym w kinie, mimo tego, że chodzę dużo, było spotkanie z Palm Springs, czyli z komedią, czyli takie zresetowanie i wyłączenie się od tego, co towarzyszyło nam przez rok, co dopiero, prawda, po wojnie, bo myślę, że to było jeszcze bardziej cięższe i to kino chyba musiało być wówczas taką pewną formą rozrywki, zwłaszcza takiego po prostu odstresowania i być może w tym upatrywałbym tego, że na neorealizm się nie chodziło, a po drugie być może jest coś też w tym, że jeśli doświadczamy jakiegoś cierpienia na co dzień i coś nas tłamsi, to nie chcemy później tego znów oglądać na ekranie, przynajmniej nie w tym momencie, kiedy jeszcze tego nie mieliśmy okazji przepracować. Wydaje mi się, że przepracowywanie własnych problemów i traum jest bardzo ważne i kiedy natrafimy na to na ekranie, potrafi to wywołać w nas jakąś formę negatywnych emocji. Być może w tym również odnajdywałbym jakąś taką ucieczkę od oglądania neorealizmu. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że neorealizm najbardziej z tamtego okresu przetrwał i najlepiej wytrzymał próbę czasu. To nawet posiłkując się wypowiedziami różnych włoskich reżyserów, którzy gdzieś wychowywali się wtedy filmowo i udało im się jakoś otworzyć się na świat po tej traumie wojennej, to jest dokładnie tak, jak mówisz, tak? Oni mówią, że to jest taka często powielana odpowiedź, skupiałaby się, myślę, że ta, którą powiem, ona skupia jak w soczewce jakby ten nastrój, że właściwie można było otworzyć okno, patrzeć na rzeczywistość i to się nie różniło wiele od tego, co było w tych filmach, czyli jeżeli chcieliśmy oglądać te biedę, te zniszczenia, ten brak właśnie takiego poczucia pomocy z każdej ze stron, za co był De Sicca bardzo mocno ganiany w kontekście złodziei rowerów i zaraz o tym powiemy, że to jest po każdej ze stron czasami takie uderzenie, nawet tych, którzy przynajmniej w takim idealistycznym podejściu tak powinni być ci pierwsi skorzy do pomocy, no to kino amerykańskie na przykład, które było odblokowane po tym, jak polityka kulturalna Duce zamroziła pewne wkłady produkcji zagranicznej, chcąc dotować swoją własną produkcję eskapistyczną bardzo często, no to mamy tutaj takie przejście, w której rzeczywiście jakby jest całe pokolenie, które potem robiło kino włoskie klasy B, my ich kochamy, uwielbiamy, to oni się właśnie wychowali na tym, że dostali w pigułce bardzo dużo westernów, bardzo dużo musicali, bardzo dużo filmów kryminalnych. Także bardzo w ogóle jestem pod wrażeniem, że też tak te konteksty, bo tak, oczywiście znajdziemy też i komedię w tamtym czasie. Mało tego, znajdziemy nawet komedię o takim zabarwieniu neorealistycznym. Ja uwielbiam film Nadzieja za dwa grosze, który z Wejko troszkę omawialiśmy ostatnio przy Fortunelli, która jest dziełem późniejszym, ale tak rzeczywiście po prostu było, że trzeba było też jakoś nie tylko trzepać ten pył z siebie w jakiś taki sposób, można powiedzieć, no dosłowny, ale i symboliczny i coś, co pomaga. Mówimy przecież o narodzie, który wchodzi do jakby w rozgrywki wojennej z jednej perspektywy, z pewną linią przyjaciół, z pewną indoktrynacją,
a już w połowie wojny jakby musi bardzo szybko zrobić taki shift i teraz to się nie robi z dnia na dzień, tak? My daty musimy pamiętać, żeby uporządkować sobie świat, ale wiemy dobrze, jak bardzo procesy mają potem swoje dalsze reperkusje i niewątpliwie przecież faszyści jeszcze byli, prawda? Albo ci, którzy gdzieś uwierzyli w ten mit, tak? I wierzyli w to, że bycie Włochem oznacza bycie faszystą. Myślę, że naprawdę w kinie na różnych melodramatach, które były niezwykle popularne w latach jakby 40. na początku i pod koniec szczególnie, to też wypłakiwali gdzieś tam być może jakby swoje błędy i niepewności, że też tutaj kino miało taką funkcję zbawienną i po części jest to świetnie pokazane w filmie, który jeżeli chodzi o budowanie włoskiej widowni i takiego mitu o niej, no to z pewnością Cinema Paradiso. Ja tylko wtrącę, a propos tego, że amerykańskie kino zostało wrzucane, szczególnie te westernowe i musicalowe, wydaje mi się, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba wtedy doszła do władzy Chadecja. Dobrze mówię? Nie komuniści na pewno, tylko raczej była ta próba ukonstruowania jakiejś takiej katolickiej myśli. Ta słynna przegrana. Tak, słynna przegrana tuż po wojnie, która trochę wszystkich tak jakby światopoglądowo gdzieś tam zawiodła, ale też są na przykład teraz filmy, które świetnie pokazują, jak na południu Włoch chociażby, to była dosłownie mafia, która chodziła, straszyła, żeby głosować, prawda, więc trochę tak jest, że bardzo często lewica jest tą największą jakby przegraną w wyborach, ale zresztą mówimy o kraju, w którym przez tyle lat rządził Silvio Berlusconi. To nie powinno jakkolwiek... I do tego, jeśli pojawia się kino amerykańskie z lat 40. i 50. w kinach, to mówimy o kinie przecież dogłębnie konserwatywnym. No, teraz na Amerykanie, odwołuję się, bo oglądam dużo Idy Lupino, mówimy o kinie, gdzie była jedna reżyserka w gildii reżyserów przez bardzo długi czas i musiała wywalczyć swoje wpuszczenie jej na... na tysiąc przynajmniej reżyserów, którzy tworzyli w studiu hollywoodzkim. Mówimy o kodeksie Hayesa, który przecież też gdzieś zamykał w ogóle jakąkolwiek możliwość wprowadzania wątków lewicowych ze względu na strach przed quote unquote czerwoną zarazą, jeśli chodzi o jakąkolwiek możliwość progresji światopoglądowej w kinie amerykańskim. Wydaje mi się, że to kino amerykańskie było bardzo na rękę włoskiemu rządowi, żeby wchodziło do włoskich kin, no bo w końcu skoro pojawia się kino amerykańskie, to my już nie musimy budować mentalności widowni, tylko tą mentalność będą budować filmy tak samo, jak budowały w bardzo konserwatywnej Ameryce lat 40. i 50. I wydaje mi się, że te reperkusje są też widoczne i dlatego być może też ten nurt neorealistyczny, który jednak tworzyli lewicowcy jak De Sica czy socjalistyczny arystokrata, jakim był Visconti, wydaje mi się, że w tym kontekście chociażby też kino amerykańskie było znacznie lepsze do promowania niż kino lewicowe. W drugiej stronie oczywiście rewersem byłaby polska kinematografia, gdzie nie chciano pokazywać amerykańskich filmów ze względu na podział na blok wschodni i blok zachodni, więc te kino amerykańskie było taką kartą przetargową dla obu stron muru berlińskiego. No tutaj mi się przypomina, jak nagrywaliśmy podcast, jak ja lubię z Tobą rozmawiać i mam takie poczucie, że to właściwie idzie swoim tropem. Polecam Państwu wszystkie podcasty, które robi Maciej, ale w kontekście włoskiego kina był to profil, pomysł rozwinięty, znajdziecie go na profilu Filmawki, to chciałam powiedzieć, Złodziej Rowerów zrobili, do połowy chyba doszli, nie chcę skłamać, może trochę dalej, jeżeli chodzi o twórczość Felliniego, w tym jakże trudnym roku, kiedy zaczęliśmy tak mocno właśnie w 2020, prawda, jakoś tak czcząc tego Felliniego, a później w kwestii pandemicznej to wszystko gdzieś tam, no życie się każdemu utrudniło, to jeszcze z Marcinem Kępistym. Pozdrawiam Marcina z tego miejsca bardzo serdecznie. Ja byłam przy filmie 8,5, a potem samodzielny, genialny podcast Macieja Kędziory o Munku, który był nawet tak jakby udostępniany, promowany przez Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co w ogóle było, znaczy na tej edycji było bardzo dużo fajnych nowości, właśnie też takich crossoverów, że tak powiem, takiego przenikania różnych tutaj, żeby podcast też na przykład promował i cieszę się, że też wyście połączyli siły. Czy mnie słychać? Słychać... Tak, a w kontekście tego tej dopowiadania to jeszcze pomyślałam o takim wątku po prostu kina pewnego soft power, w którym mamy... Przecież jednak, no wiemy, kto Włochy odbił, prawda? I jakby jaką to opowieść, widzimy to w filmach Rosselliniego chociażby, w zbudowanym z czterech nowel po Rzymie Miasto Otwartym, już pamięć, no w filmie, w którym Fellini był współscenarzystą. Paisa?
Pajza, to widzimy to tam, ale mamy różne tropy, prawda? Obecności amerykańskiej w ogóle w kraju, nawet tak filmowo, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że na fali planu Marshalla i pewnej odbudowy też jakby Włochy się trochę użyczyły Amerykanom pod kątem tego, że stały się trochę rynkiem, że tak powiem, produkcyjnie też było dla Amerykanów taniej robić, jakby okupować Chiny, czyli tutaj są różnego rodzaju opowieści. Oczywiście to na plus też wpłynęło, jeżeli chodzi o Italię, ten mit Hollywood nad Tybrem, podwyższenie kompetencji włoskich techników, bo to też nie jest tylko jedno, jakby jeden kierunek, ale warto zauważyć, że też jakby była taka ciekawa kolonizacja, prawda? Jakby tuż po wojnie też, jakby, też wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Ale przenosząc się do świata z ludzi rowerów, ja miałam takie marzenie, żeby zrobić w Polsce seans, już mam takie marzenie od 6 lat i nikt jakoś tak, żeby przyjechał jeszcze żyjący Mały Bruno, żeby Enzo Stajola przyjechał do Polski na jakimś seansie i żeby z nim to przeżyć, chociaż myślę, że już musi być człowiekiem strasznie zmęczony tymi opowieściami, jeśli mam być szczera, więc też nie wiem, czy... Ale przenieśmy się do tego świata. Czy chcesz jakoś tak pomalutku nas wprowadzić w ten kontekst? Czy masz coś zarysowane? Oddałabym chętnie tobie głos. Pamiętaj, że mogą być osoby, które widziały, nie widziały nas słuchające, ale totalnie bym się nie bała spoilerów. Najwyżej po prostu jakoś tak dla kogoś to będzie uzupełnienie po seansie. Myślę, że większość z oglądających widziała. Myślę, jeśli mówimy o złodziejach rowerów, to przynajmniej to, co dla mnie było zawsze magiczne w tym świecie, że to jest bardzo prosta historia, która prowadzi się wręcz dramaturgią klasyczną. Czyli poznajemy głównego bohatera, który jest outsiderem i ten margines, który akcentuje pierwsza scena, gdzie mamy wyczytywanych osób do pracy i pada imię, nazwisko Richie. Richie, dostałeś pracę jako plakaciarz. No i nagle okazuje się, że tego Richiego nie ma, bo jest outsiderem. Siedzi i tak naprawdę już jakby nie wierzył, że dzisiaj dostanie pracę. Nie kłębi się w tym zbiorowisku ludzi, którzy oczekują na werdykt z Urzędu Pracy. I w pewnym momencie okazuje się, że dostaje pracę. No i kluczem tego filmu jest to, że musi mieć do tej pracy rower. Richie roweru nie posiada, ale tutaj może taka zbiór statystyczny, bo ten rower nie jest przypadkowy, gdyż jak wylicza Tadeusz Miczka, w ówczesnym czasie w całym kraju 25% budynków mieszkalnych nie miało bieżącej wody, 40% nie posiadało toalet, 67% pozbawionych było gazu. W 70% domów brakowało radia, a zaledwie w 7% działały telefony. I najważniejsza statystyka, 60% mężczyzn utrzymujących swoje rodziny mogło wykonywać pracę tylko dzięki posiadaniu własnego roweru. Czyli ten rower nie jest przypadkowy, to był los wielu osób, no ponad połowy, jak możemy wyczytać z tej statystyki. No i dostaje pracę jako plakaciarz, rozwiesza skądinąd plakaty z Ritą Hayworth, co jak Maria Kornatowska akcentuje, jest takim pięknym zderzeniem świata niedostępności, bo on rozwiesza plakat, na który nie miałby możliwości pójść, bo nie byłoby go na to stać. I w pewnym momencie trafia do domu, żona sprzedaje pościel, którą dostali w ramach prezentu poślubnego, jeśli mnie pamięć nie myli, i zostawia, sprzedaje tą pościel, żeby on mógł kupić rower. No i w pewnym momencie wraz ze swoim synem jedzie rozpocząć pierwszy dzień w pracy, zgłasza się, rozwiesza plakaty i w pewnym momencie ktoś mu ten rower kradnie. Czyli jedna osoba zyskuje rower, żeby móc wykonywać pracę, druga osoba go traci. No i cała opowieść, żeby już może nie zdradzać zbyt wiele, polega na tym, że śledzimy jego losy w poszukiwaniu tego roweru, a za tym rowerem idzie tak naprawdę cały dobrobyt jego rodziny. To De Sica zrównuje rower, który był konieczny do wykonywania pracy, z tak naprawdę całą ich przyszłością. Odnalezienie tego roweru będzie magiczne. Magiczne nieodnalezienie spowoduje, że będą w całkowitej biedzie. I w tak prostym rozegraniu, tak naprawdę fabularnym, czy znajdzie ten rower, czy nie, opiera cały ten film. Ale to może brzmieć prosto, to jest bardzo proste, ale czasem najbardziej proste historie są tymi najpiękniejszymi. Wydaje mi się, że tutaj również możemy mieć wiele kontekstów, bo z jednej strony oczywiście kontekst społeczny, ale z drugiej taki bardzo prosty kontekst z relacji ojciec-syn, która nakręca całą fabułę, czyli poszukiwanie ojca i syna, poszukiwanie roweru, różne perypetie, które im się zdarzają, aż do finalnej sceny, kiedy Richie, dlatego mamy złodziei, a nie złodzieja rowerów w tytule Richie, okazuje się, że też jest złodziejem roweru, próbuje ukraść, jemu się nie udaje, jest
skazany na taką pogardę. Jego syn wydaje się, że stracił taki wielki autorytet, jakim był jego ojciec, i widzimy ich po prostu odchodzących. I tak można opowiedzieć o złodziejach rowerów, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś z Państwa nie widział, to tutaj jest bardzo ważne, żeby ten film zobaczyć nie dlatego, że on być może nie jest najbardziej brawurowym filmem świata, ale nie potrzeba brawury, żeby obejrzeć film, który w pierwszym wyliczeniu Sight and Sounda z roku 1952 był chyba na trzecim miejscu, niespełna 4 lata po premierze najlepszych filmów na świecie, nadal w tych zestawieniach tego brytyjskiego, bardzo prestiżowego magazynu się znajduje. I właśnie chyba tam tkwi istota tych złodziei rowerów, że w tej prostocie można opowiedzieć piękną historię, która zresztą inspiruje takich twórców jak Robert Altman, Jafar Panahi, ale pewnie będziemy sobie tych twórców i te nawiązywania wyliczać. Jak powiedziałeś, właśnie relacja ojca z synem, to Kędzior przyszedł, który mam bardzo tutaj, widzicie, Maciej Kędziora, Kędziorek, trochę jak suchar tu brzmi, ale rzeczywiście jakby jak się spotkali Kędziorek z Maciejem Kędziorą, to spędzili bardzo miłe półtorej godziny oglądając wyniki festiwalu z Gdyni. Tutaj oczywiście pozdrawiamy chłopaków z Watching Closely, którzy też z nami oglądali. Jest taki niesamowity myk, który stosuje De Sica. Myślę nawet o tym początku i zakończeniu, które są te dwie elementy, dwie takie sekwencje, które gdzieś już w tej opowieści nawet się pojawiły. Ja też przepraszam, jeśli oczywiście u mnie są jakieś zrywy internetowe, ale jak właściwie ten nasz bohater zostaje z tego tłumu wyłowiony i jakby my tak wiążemy się z tą ich historią jednostkową, ale mamy poczucie, że to może być historia dotycząca tak naprawdę tych wszystkich w tłumie, każdemu z nich mogłoby się to przytrafić, a potem znów do tego tłumu wracamy. Jest to taki niesamowity wgląd do tego jakby życia. Myślę, że później zrobił to po części z tym wyławianiem z tłumu bardzo ciekawie Visconti w takim filmie Najpiękniejsza, gdzie Anna Magnani gra główną rolę, ale też Visconti już tam trochę się wyśmiewał z niektórych takich, tak to jest taka trochę, no nie chcę za mocno powiedzieć, parodia neorealizmu, ale ewidentnie trochę tutaj wykpiewa z pewnych takich dogmatów Zabattiniego, czyli mamy to wejście w ten świat tej rodziny. I teraz moje pytanie byłoby do ciebie takie. Bardzo często podkreśla się, że to jest właściwie taki film, doskonały przykład tak zwanego czystego kina. I jak ty byś to czyste kino definiował? Czy tutaj trzymalibyśmy się tych takich rozwiązań tylko formalnych, na zasadzie tych takich tego tak zwanego czasu martwego, jak to francuska krytyka, Deleuze na przykład też później opisywał, że to jest taki temps mort, że w Złodziejach rowerów, czy potem w Umberto D jest to słynne przebudzenie pokojówki, które też jest taką sceną wypisz, wymaluj, takiego martwego czasu. Czyli jak ty te pojęcia czystego kina i martwego czasu interpretujesz? Dla mnie czystym kinem w kontekście na przykład na szkole filmowej, bo jestem studentem Szkoły Filmowej Katowickiej na organizacji produkcji, to jest taka anegdota, kiedyś ktoś mnie zapowiedział, że jestem studentem katowickiej filmówki, ktoś zapytał, o, to jakie filmy nakręciłeś? Niestety jestem na tym kierunku, który filmów nie kręci albo ani filmów nie realizuje, tylko co najwyżej co jakiś czas produkuje. To taka anegdota, ale przechodząc do czystego kina, bo faktycznie jest jednym z pierwszych zadań na szkole filmowej u nas dla reżyserii, dla realizacji obrazu, zrobienie czystego kina. Jeśli byśmy stosowali tę definicję, to wydaje mi się, że jest to film, który po pierwsze może opowiadać się samym obrazem, czyli jakby nawiązuje trochę do kina niemego. Wiem, że pewnie Robert Siwczyk nas ogląda i pewnie by znacznie lepiej wyjaśnił, co cechuje kino nieme, ale wydaje mi się, że gdybyśmy obejrzeli Złodziei rowerów i zabawili się w realizatora obrazu, po prostu w autora zdjęć i obejrzeli ten film bez dźwięku, to obejrzeli byśmy film, który byłby w pełni zrozumiały, czyli po pierwsze mamy film, który jest zrozumiały po prostu tym, jak grają aktorzy i aktorki, jak gra obsada i jak grają w tym filmie zdjęcia. Jeśli jednak byśmy rozumieli czyste kino pod względem takiej zrozumiałości opowieści, to wydaje mi się, że Złodzieje rowerów są filmem absolutnie nieskomplikowanym, czyli filmem, który opowiada wszystko, co się dzieje na ekranie, dzieje się w rzeczywistości. Nie mamy aspektów surrealistycznych, nie mamy żadnych rysów autorskich, nie mamy tak naprawdę też, oczywiście rys autorski De Sica jest, ale chodzi mi, że nie mamy zagrywek autorskich, nie mamy nawiązań, nie musimy nawet znać jakichś wielkich kodów kulturowych do tego filmu. To jest film, który nie wymaga od nas, od widzów żadnego
przygotowanie. Widownia może usiąść i po prostu zobaczyć film, który będzie zrozumiały dla 100% z nich, bo każdy z nas może zrozumieć Złodziei Rowerów, jeśli tylko oczywiście będzie miał napisy, bo język może być jedynym problemem. Poza tym bym rozumiał czystość kina w kontekście filmu The Sicky jako po prostu film, który jest absolutnie zrozumiały dla każdego, niezależnie od pochodzenia i od różnych innych czynników. Kiedy ja robię zajęcia, albo też miałam ich bardzo dużo swojego czasu na pierwszym i drugim roku, to akurat była przeważnie italianistyka, czasami się zdarzało filmoznawstwo, to kiedy przerabialiśmy Złodziei Rowerów, zawsze ich pytałam, dlaczego ten film nie mógłby być filmem amerykańskim, jakby co oprócz tego języka mówionego jakby wnosi jakby w tej refleksji, prawda, czemu, albo jaki Amerykanie by to zrobili, prawda, i oprócz tak jakby idziemy poza to, że oczywiście geograficznie rozpoznajemy jakby, że nie jesteśmy w Stanach, że oczywiście nie mówią w języku angielskim, to tak jakby drążyłam i pokazywałam im zawsze taką jedną scenę, w której już naprawdę nasi zmęczeni bohaterowie szukając tego sprawcy, szukając roweru, jest taki moment, w którym jakby wydaje im się, że już widzieli, prawda, że już może to się udać. Zresztą tutaj świetnie też De Sica będzie budował cały czas to napięcie, bo od tego tytułu takiego, które można żartobliwie powiedzieć, że wszystko już zdradza w samym tytule, prawda, bo teraz dlaczego liczba mnoga, no to mamy też takie momenty, w których wydaje się, że ten rower wcześniej zostanie skradziony. I zawsze właśnie podpatrywałam reakcje moich studentów i studentek. I oni takie, a już myślałam, że za pierwszym razem, jak go na chwilę zostawię i tak, a że to jest w tej scenie i tak dalej. Jest taki moment, w którym właściwie nasi bohaterowie mogliby pobiec za tym złodziejem, mogliby pobiec za akcją, ale jakby podoba mi się, jak w tym filmie, i to jest najbliższe życiu, jak tylko można sobie wyobrazić, zatrzymuje ich jakby pewien przypadek, zatrzymuje ich pewne fatum, zatrzymuje ich rzeczywistość, że to nie jest film postaciocentryczny, bo nasi bohaterowie nie zrobili nic złego, tak? Jakby to są ludzie, którzy starają się odzyskać ten rower w takiej ekonomii opowieści hollywoodzkiej, jeszcze wtedy mając te wszystkie filmy gatunkowe, dlaczego na końcu nie mieliby zwyciężyć moralnie, patrząc na to, że to i oni zostali okradzeni, ile poświęceń. A to, że właśnie De Sica rezygnuje z takiej postaciocentryczności na rzecz właśnie tego, że pewne zjawiska, włącznie z tym takim, że pada deszcz i po prostu trzeba się zatrzymać i stoimy, a obok nas stoi zresztą Sergio Leone przebrany za jakiegoś takiego tam księdza czy spowiednika, tam jest taki, mogę później kadry, także nawet jest taki smaczek, jeśli przypominasz sobie tę scenę, że jest jednak te zjawiska, czy też pewna rzeczywistość jest nad tymi bohaterami. I nie jest dla mnie trudno o coś bardziej bliższego życiu, co udało się tak i w tym na przykład też upatruję tej czystości, że mniej widzę, pomimo tego, że jasne, widzę pewne zszycia, widzę, kiedy mamy przejścia montażowe, widzę to, widzę też, kiedy De Sica próbuje się bawić z widzem, tak, sugerując pewne rzeczy i tak dalej, ale też widziałam zawsze w tym pewną czystość tego kina w momencie zbliżania się takiego do rzeczywistości możliwie jak najbliżej, oddając coś, co potem nie dla modernistów niezwykle ważne, tę właśnie taką przypadkowość w strukturze narracyjnej. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli wersję z Cary Grantem, jak przecież na początku studia podpowiadała, żeby Cary Grant zagrał główną rolę, to być może skończylibyśmy happy endem i ten film by całkowicie inaczej wybrzmiał. To jest w ogóle też bardzo intrygujący aspekt tego filmu, który ja lubię, że faktycznie jak w neorealizmie grają naturszczycy najczęściej, tak? Czyli osoby nieprofesjonalne. I wydaje mi się, że w tym też tkwi magia, że faktycznie jakbyśmy oglądali życie prawdziwych ludzi, a nie aktorów, bo jednak gdybyśmy zobaczyli Cary'ego Granta, widzielibyśmy na ekranie Cary'ego Granta, bo ta postać Richie nie jest tak naprawdę najbardziej skomplikowanym bohaterem na świecie. Czyli gdyby Cary Grant, już znana twarz, weszła w rolę Richie'ego, tak naprawdę oglądalibyśmy po prostu Cary'ego Granta, bo nie ma wielkiego bohatera w Richie, ale bez tej wielkości tkwi, w tym braku wielkości, tkwi wielkość Richie'ego tak naprawdę, że wszystko u De Sica jest bardzo małe, takie minimalistyczne moglibyśmy powiedzieć, że każda scena powiedzielibyśmy prosta, konwencjonalna, ale ilość tego, jak to brnie, jak to idzie do przodu, jak to po prostu wartko też przesuwa nas przez różne aspekty, przez takie wzniesienia emocjonalne, kiedy liczymy
że być może ten rower zostaje odnaleziony i przez takie bardzo mocne upadki, jak chociażby, no dla mnie najważniejsza scena, jaka jest w tym filmie i w której ten film się zamyka, czyli scena jedzenia, tak? Oczywiście też bardzo ważna w kontekście społecznym, ale uważam, że nie ma piękniejszej sceny, być może w ogóle w kinie, niż scena posiłku. Tutaj tylko drugi film, który równie mocno wielbie co Złodzieje rowerów przed wschodem słońca i scena w vinyl shopie mogłaby się równać, kiedy również mamy tak bardzo mocno napięcie emocjonalne, to właśnie w tej scenie jedzenia i chyba w tym tkwi też czystość kina De Sica, że on nie próbuje. On naprawdę, Sabatini tam mówi, że każdy ruch kamery jest czysty moralnie, że jest pełny moralnie również, że każdy, za każdym ruchem tkwi jakaś idea, jakiś pomysł, jakaś chęć empatyzowania z bohaterami. I to jest chyba najbardziej wzruszające w ogóle w twórczości De Sica, podobnie w Umberto D, czy wcześniej w ludziach, dzieciach ulicy, że każdy ruch po prostu ma jakiekolwiek znaczenie, że wszystko w tym filmie nie jest przypadkowe. I to jest perfekcjonizm w ogóle kinematografii. Wszystko jest przemyślane, ale my tego przemyślenia na ekranie zbytnio nawet nie widzimy, bo jest to proste, ale jest przemyślane. Mhm. No tutaj mówiąc o tej słynnej scenie w restauracji, kiedy też mamy to, zresztą jedna z najsłynniejszych takich scen spożywania posiłków w kinie włoskim, niewątpliwie to jest to słynne danie mozzarella in carrozza, też ten dobór tego dania, to jak je nasz bohater względem tego, jak widzi przy drugim stole takiego bardzo bogatego dzieciaka, który spożywa też jedzenie w rodzinie i ja zawsze żartuję, że to jest najbardziej creepy dzieciak, jakiego ja widziałam w kinie. On ma takie okulary, nie wiem, czy go pamiętasz, on się na niego tak patrzy i jest pomiędzy nimi taka konfrontacja. I tutaj chciałam tak subtelnie przejść. Tutaj Tomek się, że Elon Vital, Tom Mort, dziś Diana mówisz moim językiem. Bonjour, czy właściwie bonsoir, ale to, co chciałam powiedzieć, to przejście do tych dzieci. Bo jeśli spojrzymy na film, który często się uznaje jako jeden z tych stanowiących prefigurację kina neorealistycznego, prawda? Wszyscy się zawsze skupiają na opętaniu, ale przecież mieliśmy chwilę wcześniej, tak? Przed Rzymem, Miasto Otwarte, dzieci patrzą na nas. Mamy oczywiście film Szuszcza, czyli tak, czyli to skrzywione Szuszajn, jak to Szuszcza, Dzieci ulicy, mamy Złodziej rowerów, mamy Cud w Mediolanie, jeszcze późniejsze, który zmienia tę poetykę, ale ta postać, prawda? Gdybyśmy mieli spojrzeć na takie ekstrema kina, które kino tak bardzo często potrafi marginalizować, no to w pewnym sensie Staruszek z Umberto T, on też by się wpisywał w taką kategorię, prawda, pewnej takiej czystości, tylko u końca życia. Także jak tutaj byś oceniał De Sica jako reżysera dzieci, bo tak bardzo często się go też określało? Ja tylko, żeby powiedzieć językiem Tomasza, to Godard mówił, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, Miasta Otwartego, bo przecież Rossellini budował całą francuską nową falę na jego kanwach. I wydaje mi się, że De Sica w ogóle w kontekście neorealizmu... Przepraszam, że ci przerwę, to jest tak jakby 0-1, nie, czyli 1-0 dla włoskiej drużyny w tym starciu, także trzeba koniecznie wkrótce mieć i Tomasza, którego już teraz zapraszam oficjalnie, masz to tutaj w nagraniu, zresztą już kiedyś się umawialiśmy. 1-0 dla Italii. Przepraszam, już oddaję głos do studia. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o reżysera dzieci, w tym, co jest najbardziej frapujące u De Sica, bo chyba dobrze mówię, że w Cudzie w Mediolanie też było dużo postaci dziecięcych, to dobrze kojarzę, czy coś mieszam w porządkach? Tak. Że to, co jest niesamowite u De Sica, jest taka wiara, że aktor dziecięcy, że aktor postać dziecięca jest równie wartościowa, co postać dojrzała, bo zazwyczaj mamy takie marginalizowanie postaci dziecięcych w kinie, na przykład utożsamianie ich z pewnymi cechami magicznymi, że za dzieckiem w kinie idzie jakaś magia, że dziecko widzi więcej, że dziecko słyszy więcej. No tutaj można mnożyć przykładów, chociażby oczywiście teraz mi przychodzi Dorotka z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, która przenosi się do innej rzeczywistości, czy ze względu na moje
przeleciałości munkowskie, bohaterka ze spacerku staromiejskiego, która też słyszy dźwięki miasta. A wydaje mi się, że to, co jest niesamowite u The Sicky, to to, że dziecięcy bohaterowie nie są w ogóle wyjątkowi, w sensie są wyjątkowi w swojej empatii, są wyjątkowi w swoim pięknie budowania postaci, ale nie wyróżniają się jakąś cechą magiczną, nie mają cechy, która odróżnia ich od bohatera dorosłego. Być może po prostu chcieliby być bardziej kochani i to jest najcudowniejsze w bohaterze z Złodziei Rowerów, że on tak naprawdę szuka cały czas akceptacji ojca, szuka tego momentu, kiedy może z ojcem spędzić czas, widzi w nim największy swój autorytet. Ja też często przez pewien czas wychowywany samotnie przez matkę dzieciak, przez moją kochaną mamę, też tutaj rezonowałem ze Złodziejami Rowerów, że też potrzebowałem takiego wzorca, też chciałem, też gdzieś się utożsamiałem z bohaterem, który chciałby być gdzieś poprowadzony przez rękę, chciałby spędzić czas, chciałby być zabrany nawet na tą kolację, chciałby zjeść coś słodkiego, chciałby gdzieś poznać być może bliżej swojego tatę, tak? Który raczej go przez większość filmu odrzuca, aż do sceny posiłku, która jest jakimś takim powiązaniem. No przecież w pewnej scenie Richie uderza swojego syna. To też jest scena, która gdzieś jest dla mnie najbardziej przerażającym aspektem Złodziei Rowerów. No i wydaje mi się, że w tym całym kontekście tego, jak jest zbudowana ta postać dziecięca, to tak naprawdę ja bym zaryzykował, że być może to on jest najważniejszą postacią Złodziei Rowerów, że tak naprawdę z jego perspektywy patrzymy na świat, bo on prawie cały czas podąża za tatą i patrzy na niego jak na wzorzec, patrzy, cieszy się, że mu się udało, mówi mu: pa, tato, kiedy ojciec jedzie do pracy po raz pierwszy i on zostaje na tej swojej stacji benzynowej, gdzie dorabia, być może po prostu pomaga i pracuje, i później tak naprawdę z jego perspektywy obserwujemy Richiego. Obserwujemy Richiego podobnie jak ten młody chłopak i to jest być może u The Sicky też najbardziej niesamowite, że on patrzy z perspektywy chłopaka, ale nie robi z tego perspektywy nie wiadomo jakiej, nierealistycznie, nie uskutecznia realizmu magicznego, tylko jest po prostu neorealistą. Tego realizmu magicznego, czy w ogóle takich elementów magicznych najwięcej byłoby, no, siłą rzeczy w Cudzie w Mediolanie, i to też jest taki moment już od początku lat 50., kiedy nastąpiło bardzo mocne dialogowanie z tą tendencją i też mam wrażenie, że była w tym pewna srogość Zawattiniego, który na to patrzył bardzo jednotorowo. Na przykład ja się nigdy nie zgadzałam z tą krytyką, jakiej doznała Stada, która została bardzo zgnojona, powiedziałabym, przez swoich, że tak powiem, a przecież pokazywała też, że no i są elementy tożsamości włoskiej, które zakładają pewnego rodzaju rytualizację myślenia i takie wątki magiczne. Południe Włoch w sobie coś takiego ma i jest wręcz taka, no, antropologia cudu, patrząc na Neapol, na Kampanię, i czemu, jeśli mówimy o prawdzie, nie zaznaczać też tego. I chciałam, oprócz tego, rzeczywiście tutaj wspaniale się ciebie słucha, tutaj też pan Tadeusz pytał się o film Młodziutki Alain Delon, to z pewnością chodzi o Rocco i jego bracia, jestem przekonana, ale przeczytam całość. Młodziutki Alain Delon zagrał kiedyś w filmie jednego z braci bardzo biednej rodziny, mieszkającej chyba w przystosowanej piwnicy. Znów Mediolan. Dzisiaj Mediolan jest takim, jaki był tytuł tego filmu. Jeśli nie był to film w nurcie neorealizmu, to na pewno w jego klimacie. Zawsze o nim sobie przypominam przy okazji rozmów o Złodziejach Rowerów. Myślę, że Alain Delon i rodzina, i bracia to tylko po prostu Visconti i Rocco i jego bracia, którzy rzeczywiście wydają się być taką kontynuacją trochę losów tej rodziny z Ziemia Drży. Ja zawsze to tak nawet widziałam, tylko w innych jakby czasach tego boomu ekonomicznego i tak dalej, i tak dalej. Także dzieci też sobie mają tę taką czystość i mam wrażenie, że jest jakby walka o ich sumienia największa. To znaczy też świat pokaże już w latach 60., czego składnikiem staną się takie osoby jak Bruno, prawda? Jakby kiedy Włochy też wejdą w inne tory takiego bardziej cynizmu, takim, że tak powiem, groteska stanie się takim wiodącą konwencją przedstawieniową w tych wszystkich komediach po włosku czy w kinie gatunkowym, że trochę jest, że to poniżenie, którym jest nakreślony Bruno pod koniec tej opowieści, jakby co ono nam dalej mówi, prawda? I to też jest ciekawe, że ta walka o to dziecko w pewnym sensie, o jego jakąś czystość myślenia, to potem zostanie nawet zdublowane w dziele, które jest dalekie mile świetlne, mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, od Złodziei Rowerów i od neorealizmu,
chociaż w Rzymie się rozgrywa, no to to jest oczywiście słodkie życie w momencie, kiedy jest ta konfrontacja Marcella z młodziutką Valerią, że jakby jest coś takiego, że to powraca jak taki, jak trochę czkawką, czy takim leitmotivem, powiem ładniej, taka sekwencja właśnie dzieci, które patrzą na nas we włoskim kinie i z pewnością jest jakby o nie walka, szczególnie po II wojnie światowej, żeby dorastały w jakimś świecie no na pewno lepszym niż to, co zostało zarysowane i co zostało też bardzo mocno wykrzywione, jeżeli chodzi o pewne wartości, portretowanie ról kobiecych i męskich przez indoktrynację faszystowską i tak dalej. To jedno, ale mówisz o tych elementach magicznych i chciałam się ciebie zapytać, czy w filmach De Sica i tutaj odcinając Cud w Mediolanie, czy w Szuszcza, czyli w Chłopcach z ulicy, Dzieci ulicy, przepraszam, polski tytuł, czy właśnie w Złodziejach upatrujesz takich momentów, które jednak można by nawet przypisywać do może baśni, takich elementów, które byłyby takie poza właśnie, trochę łamiące, takie czyste spojrzenie, że to jest takie dokumentalne, że też w ramach tej prawdy o rzeczywistości są też elementy takie, które wykraczają poza taki porządek prawdopodobieństwa i logiki. Wydaje mi się, no na pewno scena w kościele, gdzie jest jednak to natłoczenie ludzi, oni siedzą i w pewien sposób dostają tej, nie chcę powiedzieć iluminacji, ale jest ważny kontekst tego, że to się dzieje w kościele i ilość przypadków, które spotyka i ilość takiego złego fatum, które spada na głównego bohatera, na pewno nie można powiedzieć, że to jest w pełni realistyczne, albo chociażby zwrócenie się finalnie do wróżki. Jakby De Sica być może sugerował nam, że wszyscy nawet mimo realizmu i mimo tego cierpienia potrzebujemy trochę magii w swoim życiu, jakiejś takiej wiary w różne symbole, nie zawsze słuszne, ale być może każdy z nas potrzebuje gdzieś aspektów metafizycznych w swoim życiu, jakiejś wiary, żeby zrozumieć lepiej swój los albo żeby pozwolić sobie wierzyć, że ten los się odwróci. I w tym bym upatrywał jakiegoś takiego aspektu magicznego u De Sica, że on tak naprawdę wewnętrznie chyba wierzy, że jednak mimo tego, że jest bardzo lewicowy, czyli być może też w kontekście włoskim i ówczesnej polityki trochę pewnie antykościelny, antychadecki, to jednak każdy z jego bohaterów w pewnym momencie chce uwierzyć nie tyle w Boga, co w jakiś lepszy los, że ten los się odwróci. I w tej wierze jest zawsze jakiś dogmat magii, że jeśli wierzymy w to, że może nastać lepsze jutro, to faktycznie chcemy, żeby odwróciło się w jakiś sposób magiczny. Nie wiem, czy olśnieniem, czy odwróceniem nawet tej prostej, czy tam głupiej w powiedzeniu monety, że ta moneta odwróci się wreszcie. I być może tutaj bym dopatrywał się tego również w Złodziejach Roberta. Jeszcze a propos złodziei, nim przejdziemy do takiej warstwy możliwych inspiracji różnych twórców, nawiązań, bo to też jest jeden z bardziej takich pod tym kątem wykorzystany film. W Słusznej sprawie, patrząc na to, jakie arcydzieła powstały wychowane na De Sica, a mówimy naprawdę w różnych miejscach świata o różnych twórcach, przede wszystkim patrząc na dostęp, ale też i twórczyniach myślę, że dla takiej Alicji Rohrbacher też Złodzieje rowerów też są filmem bardzo ważnym, który gdzieś ma w tym swoim wychowaniu filmowym z tyłu głowy, to chciałam się ciebie zapytać w ogóle o tę przestrzeń miejską. No nie ukrywa się, że De Sica miał na cenzurowanym, jeżeli chodzi o włoską politykę chadecką, wszelkie różne spory z Giulio Andreottim na czele, i te nagrody, które nawet otrzymywał za filmy, nijak jakby pasowały w tę politykę, którą próbowali lansować chadecy, patrząc na jakąś taką może odbudowę obrazu swojego kraju. To chciałabym cię zapytać o to miasto, które chwilami właśnie staje się trochę takie dantejskie na zasadzie takiej metaforycznej, że właśnie tej pomocy nie ma żadnej strony i coraz głębiej gdzieś tam tak metaforycznie schodzimy właśnie aż do tego zatracenia godności. Oczywiście dantejskie byłoby bardziej to w Słodkim życiu wydanie Rzymu, ale myślę, że tutaj taka jakby labiryntowość chwilami, czy jakaś taka, że tak jak zatraca się już ta nadzieja, to trochę my się zatracamy w tym mieście, czy masz takie swoje ulubione miejskie ujęcia, czy kiedykolwiek myślałeś o Rzymie pod tym kątem podróży na rowerze śladami Złodziei rowerów, jak to powiedz jest tobą i z Rzymem jako miastem filmowym, a przede wszystkim Rzymem w tym filmie? Ja być może znów wybiegnę do polskiej krytyki, bo jej znacznie więcej czytałem i kiedyś Bolesław Michałek, mam wrażenie, że to jest ważne w kontekście Rzymu i w kontekście neorealizmu, choć Michałek pisał wówczas o Warszawie.
że bardzo często, kiedy budowaliśmy jakąś politykę sukcesu, czy próbujemy jakoś propagandowo przedstawić miasto, to pokazujemy te jego piękne fragmenty. I tak robił polski dokument socrealistyczny. Pokazywał to, co się buduje, pokazywał Pałac Kultury i Nauki, pokazywał to, co się rozwija, a kamera nigdy nie odwracała się w stronę aż do czarnej serii, czyli do tych dokumentów, które jakoś dokumentowały w miarę prawdziwie Polskę, nie odwróciła się. Kamera nie wykonała tego zwrotu do momentu, do roku 1956 czy 55. I wydaje mi się, że podobnie było z Włochami tam na początku, czyli w większości oglądamy te najbardziej klasyczne aspekty Włoch. Czyli oczywiście dla mnie Włochy to dla człowieka, który nigdy nie był w Rzymie, no to oczywiście Koloseum przez Słodkie Życie, to oczywiście Via Veneto. I rzecz jasna, kiedy myślę o tym, że chciałbym tam pojechać, to myślę właśnie o takich miejscach. Wiem, że tam jest chyba też najmniejsze kino świata albo jedno z najmniejszych kin świata i kiedyś o tym przeczytałem. Bardzo chciałem wybrać do tego właśnie kina i po prostu obejrzeć tam jakiś film. Ale chodzi też mi o to, że ja właśnie w takich kontekstach myślałem o Rzymie. A De Sica pokazuje Rzym ze strony nie tyle biedniejszej, bo ja nie wierzę, że to jest jakoś specjalnie, bo biedniejsza zakładałaby, że De Sica chciał pokazać biedniejszy Rzym. Nie, ja zakładam, że De Sica pokazał go prawdziwie, tak samo jak twórcy i twórczynie, osoby tworzące we Francji, pokazują czasem Francję poza wieżą Eiffla w kontekście Paryża, tak? Bo Paryż ma parędziesiąt dzielnic, a nie tylko tą z wieżą Eiffla i z tą w centrum. Tak samo Rzym nie jest tylko Rzymem wokół Koloseum, choć być może ja, wierząc za dziecka, chciałbym wierzyć, że tylko Koloseum jest w Rzymie i tylko Koloseum zobaczę i być może pójdę na stadion AS Roma. Nawiasem, nie kibicuję AS Romie, wiem tylko, że jest ten klub i Lazio Rzym, które ma swojego orła i tego orła chciałem zawsze zobaczyć, to tak w kontekście moich wyobrażeń o Rzymie, ale w kontekście De Sica wydaje mi się, że wreszcie zobaczyliśmy wtedy prawdziwość i takie odrealnienie być może od naszych wyobrażeń, odbiegnięcie od naszych wyobrażeń jest też magicznym aspektem świata De Sica, czyli wreszcie potrzebą prawdziwości, ale jeśli prawdę nazywamy magią, to znaczy, że coś w tym filmie zostało wyjątkowego osiągnięte. Trzymając się tej części właśnie inspiracji, postowałeś też na temat tego mrugnięcia okiem Altmana względem włoskiej tradycji filmowej, zresztą on to uczyni też w takim filmie, no oczywiście gorzej, ale bardzo lubię ten film, jakby ze względu na obecność Marcella Mastroianniego i Sophie Loren, Prêt-à-porter, zresztą w jeszcze innym jego filmie mamy przecież też jakby takie włosko-amerykańskie wesele, teraz mi te włoskie wątki u Altmana gdzieś tam się przejawiają, ale jest w Graczu to słynne nawiązanie do Złudzi Rowerów. Jakie są twoje ulubione dzieła, które odnoszą się w jakiś sposób do Złudzi Rowerów i wpisują je niejako w swój film, albo nie muszą tego robić wprost, ten film nie musi się pojawiać jako tytuł, ale robią to na takim poziomie gdzieś interpretacji, takiej próby nawiązania stylistycznej albo mniej bezpośrednio. To moją ulubioną, obok Gracza Altmana, bo ja uważam, że ten moment, kiedy w Graczu się pojawiają złodzieje rowerów, wtedy w ogóle na tym napisie jest złodziej rowerów, bo do amerykańskich kin na początku film De Sica wszedł jako Bicycle Thief. Dopiero od niedawna chyba Criterion nawrócił jakby na faktyczne liczbę mnogą w tytule tego filmu, ale wydaje mi się, że taką moją ulubioną wersją, to jest być może odpowiedź na pytanie, czy w postmodernistycznym świecie jest miejsce na złodziei rowerów, byłby odcinek serialu, jednego z moich ulubionych serialów w ogóle, który jest też bardzo mocno zanurzony, szczególnie w drugim sezonie we włoskiej kulturze, czyli serial Aziza Ansariego pod tytułem Master of None, na polski przetłumaczony jako Specjalista od niczego. To jest serial Netflixa, serial komediowy, gdzie w drugim pierwszy sezon kończy się tak, że Aziz Ansari wyjeżdża do Włoch po prostu, bo rozpada mu się życie z partnerką i decyduje się wyjechać, odkryć siebie na nowo i we Włoszech uczy się robić spaghetti. Pierwszy odcinek albo drugi jest poświęcony całkowicie nowej wersji Złodziei Rowerów, tylko tym razem Pierwszy i też go uwielbiam, pierwszy. Tylko iPhone'a mu kradną. I dla mnie to jest po prostu niesamowity przykład tego, jak można zaadaptować na nowo
kultowe dzieło. Oczywiście jako wielki fan Desiki byłem tym bardziej zachwycony. Tam można byłoby w ogóle chyba cały odcinek Akademii Włoskiego Kina poświęcić nawiązaniom Anseriego w tym serialu, no bo później oczywiście Noc Antonioniego będzie równie kluczowym aspektem dla tego serialu. No i piękne dwa ostatnie odcinki, które po prostu kocham i ubóstwiam z Franceską. Uważam, że to jest najlepszy dyptyk miłosny w serialu współczesnym. Ale ten pierwszy odcinek i Ci złodzieje rowerów, to jest po prostu jakaś taka moje wyobrażenie o Włoszech. Czym dla mnie chciałbym, żeby były Włochy, czyli nie wielkim miastem, nie Rzymem, tylko jakąś taką, bo to nie jest chyba Rzym w pierwszym odcinku Specjalisty od niczego, tylko jakaś mniejsza miejscowość, gdzie on się po prostu uczy robić makaron, kradną mu iPhona, nie może się umówić na randkę, później poszukuje tego iPhona po całym mieście i nie jest ze swoim synem, tylko jest synem przyjaciółki z Włoszech. I wydaje mi się, że to jest w ogóle piękne w tym serialu, że on jest tak absolutnie bezpretensjonalny w tych nawiązaniach do Desiki, że on nie pokazuje nam palcami, tu nawiązuje do Desiki, to jest oczywiste, a nie bryluje w tym, że to jest nowa wersja Złodziei Rowerów, tylko po prostu mówi, kocham ten film i chcę zrobić go tak samo. I to jest absolutnie fenomenalne w Specjaliście od niczego. To ja jeszcze napomknę, że równie mocno, póki Diany nie ma, cenię film Ettore Scully. Chyba u Ettore Scully jest również nawiązanie do Złodziei Rowerów, ale tu musisz mi, Diano, poratować z tytułem, że jeden z bohaterów, też bardzo lewicowy, lubi Złodziei Rowerów, jeśli mnie pamięć nie myli. Masz mikrofon włączony. Bo ja cię też śledzę tutaj. I słucham sobie równolegle, jak tu mi się coś opóźnia, o dziwo. I ten film się nazywa Ceravamo tanto amati i to jest Tacy byliśmy zakochani. I tam jest krytyk filmowy, / historyk filmu, bo tam go różnie przedstawiają, który jest zakochany absolutnie jak tylko można w Desice i właśnie w filmie Złodziei Rowerów przede wszystkim. I idzie do teleturnieju. Nie wiem, czy pamiętasz z tego filmu. On dostaje wreszcie pytanie o Złodziei Rowerów i odpowiada tak jakoś wnikliwie, że ostatecznie ten, który zadaje pytania, mu tego nie zalicza, bo odpowiada zbyt zawile, chociaż ma rację, potem wychodzi na jego, bo są takie wstawki ze spotkania z Desiką, który tłumaczy, jak doprowadził do płaczu Enzo Staiole, czyli postać Bruna. I tam właśnie pytanie było o to, że kto płacze i jemu chodziło, temu krytykowi, idąc za Desiką, że de facto to jest ta magia neorealizmu, że jakby to nie, że płacze Bruno, on też płacze na ekranie, ale on doprowadził takim jakby oskarżając niesłusznie Enza Staiole, wkładając mu zapałki czy jakieś papierosy, które niby miał ukraść, jakby wprowadzając go w taki stan, że trochę go upokorzył, żeby on poczuł, co jego ojciec poczuje za chwilę w scenie, zaczyna płakać. I ten płacz jest wyjęty właśnie, i ten krytyk odpowiada, że płacze de facto Enzo, a trzeba było powiedzieć, że Bruno. I przegrywa straszną sumę, jest taką jedną z figur na przykład ulubionych Paula Sorrentino. Paolo Sorrentino w ogóle uważa, że ten aktor Stefano Satta Flores jest wielce niedoceniony, co jest prawdą, ale że to jest jedna z takich najbardziej pięknych, tragicznych postaci we włoskim kinie, która ma takie piękne ideały, która jest tak blisko, to jest taki modelowy Syzyf, że już był tak blisko, ale właśnie z powodu swojej nadwiedzy, czy tego, że chciał postawić naprawdę, spada mu ten kamień i trochę spadają wszystkie nadzieje na odzyskanie fortuny, żony i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo ciekawe nawiązanie i tam jest też bardzo dużo takich nawiązań w ogóle do włoskiego kina, bo jedna z bohaterek grana przez Stefanie Sandrelli, chyba taka główna żeńska bohaterka tego świata, jest statystką na planie Słodkiego Życia, który widzimy w takiej inscenizacji. Ten film jest z lat 70. i oczywiście jakby odtwarza sobie tą scenę. Widzimy, że Marcello Mastroianni i Federico Fellini tam siedzący są o dekadę starsi ponad niż te obrazy, które pamiętamy z lat 60., ale świetnie Scola z przyjaciółmi odtwarza tę opowieść od rezystencji aż do tak naprawdę takiego upadku trochę wartości na moment przed latami 80., czyli też tę dekadę ułowił gdzieś tam wcześniejszy boom ekonomiczny, ale jest to jeden z piękniejszych filmów, chyba nawet nie wiem, czy mój nieulubiony film Scoli, i Scola w ogóle oddaje hołd Desice w tym filmie, niesamowicie. Tam mu dziękuję w napisach i bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tym tytule. To jest piękny film. No, ale jeśli chodzi o to, to właśnie dla mnie to był film, odcinek Aziza Ansariego. Po prostu zawsze uważam, że jeśli nawiązywać do twórczości
De Sicchi, to dzieli w ogóle absolutnie innym, no bo przecież to nie jest neorealizm, to co uprawia Ansari, choć być może postmodernistyczna forma neorealizmu, bo on w sumie również nie sięga po bardzo znanych aktorów, tak naprawdę prawie cała jego obsada jest nieznana, była wykreowana dzięki jego twórczości, dzięki jego serialowi, no i też skupia się na takim bardzo często zapomnianych albo pomijanych problemach w mainstreamie, więc być może jeśli gdzieś ten duch spływa neorealizmu, to być może utożsamia się gdzieś w specjaliście od niczego Ansariego, zwłaszcza w jego drugim sezonie. A jak irańskie klimaty? Czy tutaj byś kogoś wyróżnił szczególnie? Czy można powiedzieć, że oprócz szkoły polskiej mamy inną nację wychowaną na neorealizmie na tyle, że mamy twórców, którzy po prostu jak pacierz odmawiają sobie przez przypadki wszelkie modły tych złodziei rowerów? No, wydaje mi się, że tutaj Maria Kornatowska by się odwołała, mam nadzieję, że się nie mylę, ale chyba Jofar Panahi jest reżyserem irańskim. No to u Panahiego, który sam zresztą wymienia jako De Sicchi, jako jednego z swoich największych po prostu wzorców w tworzeniu kina. I wydaje mi się, że kino Jofara Panahiego jest w ogóle też bardzo mocno oparte na takim schemacie neorealistycznym, też podejmującym problemy, też stojącym tak naprawdę naprzeciw władzy, choć oczywiście Jofar Panahi ma znacznie większe problemy z tym, żeby tworzyć filmy, tak? No przecież w pewnym okresie nie mógł tworzyć filmu, stąd wziął się film pod tytułem To nie jest film w ramach sprzeciwu wobec cenzury i wobec zakazu. No pewnie byśmy poszukiwali jeszcze jakichś innych śladów, innych tropów w irańskim kinie, ale wydaje mi się, że Panahi jest takim najmocniejszym przedstawicielem. Wspomniałeś też Alice Rohwacher, no na pewno to jest też nawiązująca twórczyni, zwłaszcza w Szczęśliwym Lazarro, do takiej być może nawet nie wiem, czy tyle neorealizmu, co jakiegoś takiego ducha lewicowości, której też brakuje w kinie i wydaje mi się, że Rohwacher w kinie włoskim to trochę jednak wypełnia. Mamy jeden komentarz pani Ani, przeczytam go. Tutaj w ogóle, jeśli też śledzisz na bieżąco komentarze i akurat coś ominęłam, to proszę Macieju, odpowiadaj razem ze mną. Pani Ania Kaczmarczyk, którą serdecznie pozdrawiamy. Myślę też, że potrzebę prawdziwości widać w złodziejach rowerów na targowisku z częściami do tych jednośladów. Cały ten miejski zgiełk i prawdę tworzenia historii widać w szukaniu odpowiedniego elementu do skradzionego roweru. No tutaj, znaczy tak naprawdę... Dlatego to ja na samym początku powiedziałam. Myślę, że do tych złodziei rowerów nawet takim duecie możemy chętnie powrócić, bo przecież to też jest opowieść o socjologicznie, prawda, to, że jak kryty jest ten złodziej, prawda, przez społeczność. No to jest w ogóle coś, co chyba może się wpisywać w jakiś taki w ogóle fundament włoskości i też, że to jednak zaraz po wojnie, prawda, takie zachowanie też wydaje mi się, że tutaj mogłoby wejść taką ciekawą jakby dyskusję też tak jakby socjologicznie, to niewątpliwie. A chciałam się ciebie dopytać, bo pojawiła się ta książka, którą redagowałyśmy z Anną Miller-Clayson, czy tam doczytałeś się o takich filmach Złodzieje Mydełek? Tak, ale nie widziałem ich, więc trudno było... To jest taki bardzo ciekawy, jak właściwie pierwszy włoski postmodernistyczny film, że tak powiem, taki pełną gębą, kiedy też kształtowało się bardzo dużo takich produkcji w latach, no powiedzmy 80. To jest pan, który się nazywa Maurizio Nichetti i on zrobił taką, to nie jest, bo to jest i parodia, i pastisz w jednym, to jest przedziwny twór, w którym mamy tych tytułowych złodziei mydełek, te mydełka zostały zamienione, bo w pewnym momencie te światy się zamieniają, czyli współczesność i reklamy wkradają się do filmu, który rodzina ogląda i robi się z tego taki postmodernistyczny właśnie miszmasz, w którym nie wiadomo, w co się ogląda. Oczywiście to razem z Ginger i Fred, złodziei mydełek i Ginger i Fred to są takie świetne krytyki, satyry na świat telewizji Berlusconiego, w którym tych reklam było bardzo dużo, po prostu aż jakoś tak ten zapping zaczął się wręcz jako taka moda właśnie i jak to jej wkracza i to jest tak świetny film, niestety bardzo mało w Polsce znany i żałuję, ale jeżeli ktoś widział, to niech napisze, będę właśnie bardzo ciekawa, czy ktoś zna taki film jak Ladri di Saponette Maurizio Nichettiego, który właśnie przeranżowuje nam różne motywy
ze złodziei rowerów, będąc jakby w tej przestrzeni, jest coś takiego rzeczywiście w tym niesamowitego, trzeba przyznać. Ja bym może wtrącił, bo ja proszę. Mam w ogóle wrażenie, a propos złodziei mydełek, ale też kina włoskiego, to jest w ogóle, mam wrażenie, bardzo szeroki temat, ale u was we wstępie jest taki bardzo cytat, nie wiem, czy mogę trochę na chwilę odbiec od złodziei rowerów, przepraszam wszystkich najmocniej, oczywiście. Ale jest to taki wątek, który mnie zawsze gdzieś frapuje w kontekście kina, mam wrażenie, po roku 1980 w ogóle i jego opisywania. Jest ten cytat, który jest jednym z pierwszych w ogóle w książce: kino włoskie już nie istnieje, robi się tylko filmy. I mam wrażenie, że to jest cytat z Morandiniego. I wydaje mi się, że w ogóle filmoznawstwo, które robi u nas niesamowicie dobrą robotę, powoduje, że my sprowadzamy się cały czas, nie wiem jak to wygląda na filmoznawstwie na różnych uczelniach, mogę tego powiedzieć na swoim przykładzie historii kina, ale dlaczego my tak często wracamy do złodziei rowerów czy do neorealizmu, co akurat jest dobre, ale często mam wrażenie, że my się akademicko zatrzymujemy na roku 60, 70, oczywiście i jest ta pula ECTS-ów, która jest nierozciągalna. To jest oczywiste, że trudno to zmieścić wszystko, bo wszystko jest ważne, ale wydaje mi się, że gdzieś w kinie włoskim, i to wasza książka mi strasznie dużo dawała, i to może jest taki głos z tego wynikający, że po roku 1980 mamy tak naprawdę pustkę, jeśli chodzi o kino włoskie. Powiedziałbym, że także pustkę, jeśli chodzi o nasze narodowe kino, w pewien sposób o kino polskie, że raczej nadal się odwoływaliśmy do kilku twórców, twórczyń, którzy byli już znani z kina moralnego niepokoju, ale lata 90., 2000., 2010. to było bardzo mało prób opisywania tego nurtu i wydaje mi się, że w kontekście złodziei roweru i w kontekście takich zapomnianych arcydzieł, to o ile mamy lata 40. i 50. zbudowane na krytykach i krytyczkach, którzy raczej pisali o dziełach kanonicznych, no bo sam Aleksander Jackiewicz mówił, że on jest raczej kanonistą, jeśli chodzi o krytykę filmową, czyli on pisał dzieła, które były powszechnie uznane i przybliżał je w filmie, czyli możemy ułożyć spokojnie kanon, myślę, lat 40., 50., 60., to wydaje mi się, że kiedy dochodzimy do takiej współczesności, nie wiem, jak zakładam, że w kinie włoskim jest tak samo, ale w kinie polskim, w różnych kinach, bardzo trudno jest ułożyć kanon, który byłby bardzo jednoznaczny, a tak mam wrażenie, było w latach 40. i 50., że Złodzieje rowerów bez wątpienia są dziełem kanonicznym, ale na przykład jeśli chodzi o twórczość Paolo Sorrentino, no to myślę, że byliby sceptycy, jeśli chodzi o na przykład uznanie Wielkiego Piękna jako dzieło kanoniczne, które ja również bardzo lubię. I wydaje mi się, że tu jest ciekawy też temat, co się dzieje z taką doktryną tego, która powoduje, że możemy uznać sobie Złodzieje rowerów spokojnie za arcydzieło, a zadać sobie pytanie, co byłoby takim współczesnym arcydziełem w kinie włoskim i czy możemy w ogóle uznać, że jest jakieś obiektywne arcydzieło pokroju właśnie filmu De Sica, czy być może tam wczesnych dzieł Felliniego i Antonioniego. No to teraz jest zagwozdka, po prostu odwróciłeś. O rety, dobre, gdzie byśmy mieli arcydzieło? I co by miało o tym decydować? Na pewno nie nagrody, aczkolwiek one mogłyby pomóc, ale w ostatecznym rozrachunku niekoniecznie Oscar musiałby tutaj, prawda, być tym, co przybliża. Będę się nad tym bardzo długo zastanawiać, co mogę uznać za... Nie, bo ja się zastanawiam w ogóle, czy... Nie, ja wiem, że ty się zastanawiasz nad tym mechanizmem, ale ja się zastanawiam nad konkretami, czy w ogóle byłbym w stanie... Myślę, że takim gdzieś dla mnie takim... No to jest pytanie, bo arcydzielność, ona też, to jest skąd się bierze słowo arcydzieło i teraz, czy na przykład Pokój syna można uznać za taki film rzeczywiście, że to jest taki klasyk i to by było, tylko to jest film, który na przykład dla mnie nie jest arcydzielny, to znaczy to nie jest takie dzieło epickie, które gdzieś tam, czy w jakimś takim, nawet nie musi być epickie, to ja to nazwałam, ale właśnie może z jego prostoty gdzieś tutaj wynikałoby. No to nie wiem, Pokój syna bym mogła uznać za taki film. Drugi, który z jeszcze nowszych, myślę, że taki dokument Foca Mare. Myślę, że dla mnie arcydziełem jest film Cuda Alicji Rohrbacher. I myślę, że bym gdzieś tam znalazła, tylko czy to by zostało jakoś tak wpisane w jakiś taki kanon, czy musiałoby się na przykład zebrać
150 na przykład włoskich krytyków i krytyczek, zrobić listę, trochę tak jak to było z tym polskim kanonem po 89, które miałam okazję współtworzyć, czy to trzeba aż tak, żeby wyciągnąć. To jest ciekawy w ogóle jakby ten cały mechanizm. Mogę ci powiedzieć z doświadczenia swojego, że ta granica już jest przesuwana. Na przykład ewidentnie już, jak ja studiowałam, to wszelkie historie kina były do lat 80. I potem już patrzono na tą nowoczesność jakby od lat 80. do jakiegoś 2005, bo do tego powiedzmy, że jak ja tam zaczynałam w 8, to już jakieś takie teksty były naukowe. Teraz już spokojnie jest tak, że lata 90. I to wchodzą już jakby już do 2000 jakby jesteśmy, więc ta granica, wydaje mi się, że ona też się w filmoznawstwie sporo przesuwa. To u nas na arcydziełach kina współczesnego odmawiamy Tarkowskiego i Fassbindera, więc może to nie jest najlepszy przykład. Przepraszam, bardzo mnie to zawsze bawi, że Tarkowskiego utożsamiamy z współczesnością. Oczywiście jestem za tym, żeby Tarkowskiego omawiać na zajęciach i opisywać. To u nas byłby w historii kina, w analizie historycznej, także pozdrawiam społeczność ludzką, że tak powiem akademicką, ale już nie byłoby takich na przykład... Bo widzisz, to jest pytanie, czy rzucamy na przykład, jak mamy jakieś takie najważniejsze dzieła, bo nie boję się tego słowa arcydzieła, kina współczesnego i zaczęłoby się to Pulp Fiction, zaczęłoby się to jakimś Larsem von Trierem z tych lat, taki typu Tańcząc w ciemności i na koniec tego kursu byłby na przykład Xavier Dolan. To godzisz się na taki układ? Wydaje mi się, że... Mama na przykład, czyli film całkiem udany. Chodzi mi o to, widzisz, to jest to, co ty mówisz, gdzie jest ta granica, prawda? Bo jest nagroda gdzieś tam w Cannes, coś tam pewnie, prawda? Ale czy już taka mama Dolana by wchodziła w... Ale właśnie to mam wrażenie, trochę podkreśla sytuację, w jakiej my jesteśmy jako osoby. Ja zaczynam być, aspiruję, żeby być krytykiem filmowym, aspiruję być, żeby pisać jak najlepiej, choć mi się to nie udaje, ale mam nadzieję, że za parę lat tak będzie. Ale żeby w takich naszych rozmowach ustalić, co jest dobre, a co jest złe. I wydaje mi się, że kiedyś w latach 40. i 50. dlatego tak łatwo jest na przykład wracać do konkretnych nazwisk z tamtych czasów, tak? Czyli dlatego tak łatwo jest brać Złodziei rowerów i Lastrady jako takie wzorce na przykład wczesnego i późnego etapu pierwszego neorealizmu, ale już kiedy mówimy o latach 80. i 90. to nie ma chyba, od lat 90. już mówimy, że lata 90. czy 80. potrafią wchodzić w historię kina powoli na filmoznawstwie, ale mam wrażenie, że mimo tego, że wchodzą, to nie ma takich konkretnych dzieł, teraz powiedzielibyśmy może pereł z lamusa, czy konkretnych dzieł, które są takimi punktami odwołań, jak właśnie są te dzieła z lat 40., czyli Obywatel Kane, czyli Złodzieje rowerów. I wydaje mi się, że tutaj jest jakieś ciekawe pytanie, z czego to wynika, bo też jak patrzymy na publikacje, to ja generalnie patrzę na kino polskie ostatnio bardzo intensywnie, to wydaje mi się, że ostatnim dobrze opisanym twórcą, który tworzył, to był Krzysztof Kieślowski. Dobrze opisaną twórczynią jest Agnieszka Holland. Ale po latach 90. ci twórcy, twórczynie, osoby tworzące, którzy zaczęli po roku 90., chyba nie doczekali się ani jednej monografii, być może poza Barańskim, który dostał przewodnik krytyki politycznej. Wydaje mi się, że tak samo jest z kinem włoskim, że my wracamy bardzo często do twórców pokroju Felliniego, zresztą słusznie, jak najbardziej. Ja również uwielbiam wracać do Felliniego, do Antonioniego, że tak jak, dlatego ja tak bardzo ceniłem waszą książkę, bo wydaje mi się, że o kinie włoskim po 80. w ogóle nie słyszymy w szerszej, poza Sorrentino i Garone. Ale też pytanie, czy Sorrentino może nie, ale czy Matteo Garone, który wokół Dogmena był rozmawiany, jest w ogóle nadal jakimś punktem, już teraz po tych 3 latach, jakimś punktem odniesienia, który... Nie, jak najbardziej. Zresztą oni się tak jakby skupiają, że tymi swoimi najważniejszymi jednak reżyserami, no to jest ta dwójka gdzieś tam, prawda? Jakby patrząc też, że ich się często w takiej antytezie trochę do siebie stawia, patrząc na metodę, że jeden idzie w stronę bardziej jednak takiej metody dokumentalnej, obserwacyjnej, drugi w ten swój taki barok tych różnych figur, prawda, wizualnych, także to mam wrażenie, że część włoskiej krytyki próbowała jakby Fellini, Antonioni, prawda, tak jakby się często o tym żartuje, tak kogo lubisz, tak jak, nie wiem, Pepsi, Cola wybierz, prawda, który, nie, ketchup czy majonez, ale mówiąc poważnie, to próbowano jakby na tym gruncie włoskim gdzieś tam szukać sobie tych takich nowych figur, no ale to jest wspaniała zagwozdka. Ja się przygotuję lepiej na nasze następne spotkanie, które mam nadzieję, że
odbędzie się szybciej niż później. Maciejuka, mamy dla Ciebie quiz. On jest skrócony oczywiście, już widzę, która jest godzina, ale czy znajdziesz jeszcze kilka minut na quiz? Ja oczywiście, ja mam jeszcze spokojnie pół godziny, póki moja dziewczyna z pracy nie wróci. Ja szczęśliwy człowiek studiujący, ona pracuje, więc mam przestrzeń jeszcze przez pół godziny. Powiedz mi, czy jest coś, co może nie powiedzieliśmy, a w ramach przygotowań masz coś, co chciałbyś się podzielić, prawda? Bo mówiliśmy o jakichś cytatach, czy coś jest, co chciałbyś na przykład przeczytać, bo mamy ku temu przestrzeń. A tak wyszło z rozmowy, że akurat tego nie dotknęliśmy, a ważne, żeby wybrzmiało, bo może jest ktoś, kto dopiero kinem włoskim zaczyna się interesować i po prostu też takie polecenie mu pewnych nazwisk, tekstów też będzie cenne. Wydaje mi się, że jest jeden tylko taki cytat z Cavatiniego, który sobie przygotowałem, poza tym, że każdy człowiek jest niezrealizowanym filmem, który jest ważny, czyli że artyści muszą obserwować rzeczywistość przez współżycie. Potrzeba współżycia może narodzić się z doświadczenia, a dla nas scenarzystów i reżyserów interesujące jest stworzenie jak najgłębszych więzi z innymi ludźmi i z samą rzeczywistością. Wydaje mi się, że to jest taka myśl, która u Cavatiniego oczywiście przesiąknęła neorealizm, ale wydaje mi się, że powinna być taką myślą, która będzie towarzyszyć nam wszystkim osobom tworzącym. Ja generalnie apeluję o tym, żeby i to jest w ogóle dla mnie najważniejszy temat polskiej kinematografii czy światowej kinematografii, żeby tworzyć w poszanowaniu do innych i pamiętać, że wszystkie dzieła nie tworzymy, a współtworzymy, czyli że nie ma, że postać reżysera nie jest najważniejsza, tylko że każdy z nas od dyżurnego planu przez montaż autorów i autorki zdjęć, osoby kręcące te filmy, to wszyscy są współtwórcami i wydaje mi się, że na takim współżyciu, zgodnej, wspólnej koegzystencji i dialogu ze sobą powinniśmy opierać w ogóle twórczość filmową i nie powinniśmy o tym zapominać. I to jest chyba moja być może największy zarzut, że być może fakt, dla którego The Secret kocham tak bardzo, to dlatego, że nigdy nie zyskał w takim ujęciu tytułu mistrza, czyli nie jest wymieniany, jeśli mówimy o najważniejszych autorach kina, nie jest wymieniany, jeśli mówimy o mistrzach i mistrzyniach. Nikt nie nazwałby The Secret mistrzem, mimo tego, że nim niewątpliwie był, ale wydaje mi się, nie, że... Nie, no to bym się z tobą nie zgodziła, dla Włochów jest. Tu bym się akurat... Tak, tylko chodzi mi o taki etos mistrza, że on nie utożsamia w sobie takiego etosu mistrza, przynajmniej dla mnie, tak? Oczywiście mówiąc z własnej perspektywy, że jeśli ktoś mówi o Desice, to mówi jako o wybitnym reżyserze, ale nigdy nie mówi per mistrz Fellini, per mistrz Antonioni. Być może to w nim cenię najbardziej, że on gdzieś chyba nigdy nie był wpisywany dla mnie, przynajmniej ja nie kojarzę, w taki etos mistrza, który uważam, że jest jednak trochę toksyczny, że trzeba pamiętać, że to są wybitni twórcy, a nie zawsze mistrzowie tudzież mistrzynie, bo to stawia ich nad innymi, a wszyscy są współtwórcami filmów. Przepraszam, już kończę ten być może przedługi monolog o współżyciu na zasadzie Cavatiniego. Chyba Dianę straciliśmy na chwilę. O, Diana dołączyła. Mam nadzieję, że ten mój przedługi monolog nie był za długi o istocie współtworzenia, a nie etosie mistrza. Mikrofon. Mikrofon, Diano, mikrofon. Słuchałam cię na telefonie i właśnie mówię, że nic nie, jestem na bieżąco. I mówię, że to są klasyczne niespodzianki Akademii Włoskiego Kina, że coś znika, coś ten, dlatego naprawdę bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają nas na Patronite, bo jak widzicie, zapotrzebowanie techniczne w tym mieszkaniu jest kluczowe, ale też ja się tak uśmiechałam, kiedy o tym maestro, bo w ogóle cały czas jakby te twoje słowa, to pytanie o te, jakby kto ustala, jak to jest po pewnej jakby dekadzie, czy możemy na kart różnych, nie wiem, nowinek ówczesnych technologicznych, że kiedy to się rozrzedziło przez VHS i już jakby też jakby ten rynek trochę inaczej wyglądał, czy może nie było takich jakby potem wielkich takich rodzin krytyczno-filmowych, jak polskie, które gdzieś tam wyznaczyły, prawda, jakiś taki rytm myślenia, że zabrakło takich osób jakby po pewnym czasie. Nie wiem, jakoś tak cały czas się nad tym zastanawiam, ale też widzę na przykład bardzo taki niebezpieczny proces,
że już niekoniecznie kogoś się nazywa mistrzem, ale że bardzo często za szybko nazywamy różnego rodzaju filmy arcydziełami. Że niestety, kiedy też się żyje trochę na tym poletku krytyczno-filmowym, sprzęgniętym z dystrybucją, no bo trochę trudno jakby być w próżni, tak jakby można oczywiście opisywać sobie coś obok, ale gdzieś te piątki, to co wchodzi do kin, też trochę dyktują nam ten rytm, jeżeli chcemy być w tej branży, chcemy być jego częścią, że też jest taka pokusa, zauważyłam, że u niektórych, że bardzo szybko właśnie nazywa się rzeczy arcydziełami i potem jest tak, że pewnie jest się na festiwalach, ja tu sama poczułam, La La Land było dla mnie takim zachwytem, jak ja to zobaczyłam, bo też kontekst oglądania filmu robi. Naprawdę i na takim festiwalu, gdzie masz ciąg jakiejś takiej nudy i nagle po prostu ci ktoś wchodzi i masz, to też jakby, że wychodzisz z takim, potem widzisz to po kilku miesiącach i mówisz, kurczę, czy może jednak, prawda, że czy też masz takie wrażenie, bo tak cały czas myślę o tym, o czym mnie pytałeś i zostało to ze mną. Tak, ja generalnie mam wrażenie, ale oczywiście też nie chcę przesadzać, ale być może nie zawsze powinniśmy okrzykiwać ludzi czy dzieła santo subito, ale z takiej perspektywy tego, jak doświadczamy i tego potrzeby współdzielenia, to przypomina mi się anegdota i chcę z tego miejsca bardzo pozdrawić jednego z stałych festiwalowiczów nowohoryzontowych amerykanowych, z którym się często widuję na festiwalach, który ma taki zwyczaj, że jest pierwszy dzień festiwalu, przychodzi do nas i mówi, widziałem film festiwalu i ten film festiwalu mu się zmienia co dzień, czasem co slot, który ogląda, mówi nie, teraz to już na pewno film festiwalu i później ogląda... Znam tę osobę? Jest współprowadzącym Watching Closely Mateusz Roth, bardzo gorąco go pozdrawiam, który obok Maćka. Ja wiem, że Mateusz Stasierski nas ogląda i powiedział, że monolog był wybitnie inspirujący. Ja się bałem czasem Maćka, że to jest wybitnie ironiczne, ale mam nadzieję, że nie, bo jak go nie słyszę, to ja nie wiem, czy to jest ironiczne, czy nie, więc mam nadzieję, że tym razem Maciek nie był ironiczny. Nie, oczywiście pozdrawiam Maćka z tego miejsca, ale nie, to Mateusz Roth zawsze mówi, że coś jest filmem festiwalu. Ja w ogóle uwielbiam Mateusza, ale po prostu to jest taka anegdota, która gdzieś zawsze ze mną rezonuje, że jak ja czytam czasem na czacie, czasem mi powie film festiwalu, to ja mówię, okej, santo subito. Ale jeśli chodzi o takie arcydzieła, to myślę, że to też jest taka potrzeba tego, że we mnie jest na przykład coś takiego. Ja się do tego przyznaję, że czasem aż za bardzo coś hajpuję, bo pierwsze mam wrażenie, że hajpuję, czyli nakręcam atmosferę pod ten film, bo czasem mam wrażenie, że bez okrzyknięcia czegoś wielkim dziełem ludzie być może to pominą, a że trudno promować małe, wielkie filmy. To jest w ogóle problem mumblecore'u, problem amerykańskiego kina niezależnego, czy na przykład problem takiego filmu jak Shiva Baby. Gdybym ja nie powiedział moim znajomym, że Shiva Baby to jest wybitny film, ja uważam, że jest bliski wybitności, ale taki film z zeszłorocznego American Film Festival, być może nikt by go nie obejrzał, bo powiedziałbym, że to jest bardzo dobry film. Okej, bardzo dobry to nie, ale wybitny to tak. A powiedziałem, że jest wybitny, obejrzeli, powiedzieli, może nie wybitny, ale Jezu, jak się świetnie bawiłem. Być może potrzebujemy takich wielkich kwantyfikatorów czasem, żeby zachęcić osoby do filmu, który być może nie zasłużył na aż tak wielkie brawa, ale inaczej nie miałby szans rezonować. To też takie jakieś moje czucie wewnętrzne, że a propos kanonu, że my mamy naprawdę problem z tym, że jest takie natłuczenie filmów, które jest, i to jest super także, że filmy powstają coraz częściej, jest ich coraz więcej, że my już nie mamy tak łatwo, że pojedziemy, ja marzę kiedyś, żeby pojechać do Cannes, ale sobie tak wyobrażam, że pojedziemy do Cannes i słyszymy, że coś jest arcydziełem, tak, i później jak Aleksander Jackiewicz, wracam do niego, bo ostatnio jego biografię czytałem, który wracał i po miesiącu pisał, to były wybitne dzieła Cannes. I wszyscy czekali na te filmy i tworzył ten kanon w pewnym porozumieniu ogólnoświatowym, że gdzieś w Cannes padało, że jakiś film jest wybitny i wszyscy uznawali go za kanon. Teraz tego już nie ma, bo tych filmów powstaje tyle, że każdy musi szukać swojej wybitności, a każdy z nas chciałby mieć, ja przynajmniej chciałbym mieć też taki moment, że byłbym w tym jednej z pierwszej fali osób, która odkryła jakieś dzieło. I być może stąd to też wynika, że czasem te dzieła zostaną, a czasem te dzieła przeminą, ale nie chcemy być chyba
chyba tymi osobami, którzy być może tego dzieła nie dostrzegli albo je pominęli. Być może to też wynika z jakiegoś takiego lęku, który ty, Diano, kiedyś wspomniałaś na początku tej rozmowy o tym, że towarzyszy nam jakiś taki lęk na przykład recenzowania popiątkowego, tak, czyli w piątek wchodzi film i chcemy go jak najszybciej recenzować. Być może stąd wynika też używanie takich arcydzielnych kwantyfikatorów, bo boimy się też, że czegoś nie dostrzeżemy, coś pominiemy, albo też po prostu faktycznie jakiś film uważamy za arcydzieło, mimo że tego nikt nie dostrzega. Ja tak miałem z jednym filmem, który ogromnie polecam, Krainą Wielkiego Nieba, który chyba jako jedynemu mi się tak bardzo podobał, ale ja nadal uważam, że to jest jeden z najwybitniejszych filmów ostatnich lat. Kończę mój znów przydługi monolog, przepraszam bardzo Państwa. Nie, ja tutaj Maciej Stasierski się chyba śmieje ze mnie, bo to chyba ja powiedziałam Mateusz Stasierski zamiast Maciej, tak, co jest w ogóle wielkim, ale ja przecież, ja powiedziałam Maciej, no niemożliwe. I jest ta sama akcja z internetem, wtedy jak był Maciej, był podobnie. I po prostu mam takie, what? Spróbuję ten quiz. Jesteśmy teraz na bieżąco, widzisz mnie? Widzę. Cudownie. Okej, okay, to jest nasz standardowy taki freestyle'owy quiz. Pierwsza opcja to jest, gdybyś miał pisać na ich temat książkę autobiograficzną na przykład, to jakiej nadałbyś tytuł tej książce? Ja ci podaję osoby i ty wymyślasz tytuł. Dobrze. Pronto? Gotowy? Pronto. Tak jest. Okej. Okay. Tak, odwiniemy szpulę. Nie, ale to tutaj ktoś... Osoba pierwsza, Vittorio De Sica. Złodziej serc, dawca marzeń. Złodziej serc i co? Dawca marzeń. A, to tak jak u Tornatore trochę, sprzedawca marzeń. Bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą trochę robi z niego takiego Latin lovera, którym był zresztą, tak jakby też skradł niejedno serce. Anna Magnani. To trudne, ale poszukując... Być może niewypowiedziane historie, bo wydaje mi się, że z Magnani jest dużo niewypowiedzianych historii, które ona chciałaby opowiedzieć i być może czasem ta jej perspektywa gdzieś jest zatracana. No, między innymi o związku z Rossellini, bardzo trudnym, gdzie została tak trochę zepchnięta z obrazka mainstreamowego w momencie pojawienia się Ingrid Bergman. Jest świetny dokument na ten temat, o jakby dwóch filmach, które miały wulkan w sobie, rozumiany jako wulkan energii aktorek, jako wulkan dosłownie. Film amerykański, w którym zagrała Anna Magnani, film Stromboli, w którym zagrała Ingrid Bergman i trochę ten ich życie wspólne się układało między tymi dwoma wulkanami. Luchino Visconti. Arystokrata też może być socjalistą. Nasza dzisiejsza jubilatka, wspaniała aktorka, która jest już niedostępna, to znaczy tak jest chroniona przez rodzinę, że już nie ma opcji jakoś się do niej zbliżyć. Monika Vitti. Też bym powiedział, że niewypowiedziane historie, ale nie chcę się powtarzać, więc być może nie tylko diwa. Chociaż taki nie tylko diwa, to by pasowało bardziej do takiej, prawda, Sophie Loren, prawda? Bo tutaj tak. Zawsze Monika Vitti była trochę tak jakby na tych antypodach tego podejścia. No dobra, ale skoro tutaj z tym tytułem tak ten, to gdybyś miał sobie wyobrazić, bo lata 60. jest boginią kina za sprawą filmów, co ja tak dzisiaj, filmów Antoniniego, gdybyś miał być, wyobraź sobie, co byś znalazł w pokoju tych osób, które będę wymieniać. Monika Vitti. Znalazłbym kopię nocy, nie wiem. Jejku. Ja nigdy nie byłem dobry w Antonioniego, to może dlatego ja z Moniką Vitti mam takie problemy. To wezmę pas, pomidor. Dobra, ale nie byłem dobry, bo mi się filmy nie podobają, czy bo... Za mało widziałem. Bez bicia przyznaję, ja z Antonionim nie miałem... Ja jeszcze usprawiedliwiam się, mam 21 lat, nie widziałem wszystkiego, a bardzo chciałem, przepraszam. Ja zapominam, że ty masz 21 lat. Nie, po prostu do mnie to dotarło teraz tak boleśnie. Ale nie 23? 21.
21. Ach. Jestem pełnoletni od tego roku w Stanach Zjednoczonych. Następna osoba. Marcello Mastroianni. Znalazłem jego piękne okulary, które mi się z Marcello kojarzą i zawsze mu ich zazdrościłem, więc być może to bym pomyślał, żebym u niego znalazł i mam wrażenie, że znalazłbym również dużo książek. Tak chciałbym wierzyć, że wydaje mi się, że Marcello był takim zaczytanym aktorem, przynajmniej jako tak sobie utożsamiałem w moich wyobrażeniach. Takie bardzo są... skromne, takie mało kinki te odpowiedzi, tak jakby trzeba przyznać, że jesteś bardzo taki proper, że tak powiem. Bo ja myślę, że u Mastroianniego też można by jakąś flaszkę znaleźć, jakby telefon do wydzwaniania różnych numerów. Ale nie chcę, to są twoje odpowiedzi, które są arcycenne. Nie chcę tutaj, Maria Kornatowska, jak sobie wyobrażasz pokój Marii Kornatowskiej? Flagą amerykańską pomalowaną na barwy Włoszech. Ulala, no to to w sumie w podsumowaniu jakby znalazło się wszystko. Alicja Rohrwacher. Manifest komunistyczny. Okej, to już o Pasoliniego nie pytam, nie ma. A u Pasoliniego natomiast lektury Alberta Camus, myślę, że tak masywnie, albo jakaś sprofanowana Biblia by mogła się również znaleźć w pewnym kontekście. Na pewno zaczytana Biblia, nie wiem czy sprofanowana, ale myślę, że coś by się takiego znalazło. Skądinąd, to jest ciekawe, Pasolini był pierwszym autorem, którego oglądałem w włoskim kinie. Absolutnie nic nie rozumiem, ale udawałem, że mi się podoba. Takiego miałam z Tarkowskim, ale już nie. Z takich wielkiego C, gdzie trzeba było trochę do pewnych rzeczy... Bo Kędziorek się denerwuje, że ja powiedziałam Tarkowski, bo on jest wielkim fanem Dowrzęki. Nie wiem, czy wiecie to o Kędziorku, ale on po prostu kocha filmy Dowrzęki. I ostatnio bardzo sobie ceni twórczość Larisy Szepitko, którą odkrywamy. Kędziory tak mają, ja też bardzo. Kędziory, tak. Czym dla ciebie jest, patrząc na kino, jakie obrazy nam wytworzyło kino, czym dla ciebie jest włoskość? Włoskość jest dla mnie jedzeniem, czasem bardziej, czasem mniej sytym, czasem bardziej, ale gdzieś takim spaghetti, ja nie wiem, pewnie przekręcę tytuł, to jest Alio e Olio, makaron biednych, to mi się kojarzy z włoskością, być może trochę szerzej odpowiadając, wydaje mi się, że to są też różni mężczyźni w płaszczach i garniturach, taki strój trochę Pola Atrydy, tylko w czasie włoskim. Czy jesteś w stanie wymienić chociaż dwie albo trzy, to byłoby super, albo chociaż dwie włoskie osobistości, mężczyźni, kobiety, sam wybierasz, którzy byli związani z Neapolem filmowo? Wiem. O Jezus, ja dzisiaj czytałem o Neapolu specjalnie, bo wiedziałem, że będę miał to pytanie. Sorrentino, no na pewno, bo ręka Boga, czy choć to się nie tłumaczy, czyli this was the hand of God, tak, bo to w końcu się... No właśnie nie wiem, czemu tak zostawili, bo akurat to by się mogło ładnie tłumaczyć. Stata la mano di Dio, ręka Boga. Chociaż brakuje tego, że to była ręka... Ja bym zrobiła po prostu ręka Boga. Ale jeszcze. Więc ja mogę powiedzieć, że Lorenzo Insigne na pewno był związany z Neapolem. Ale to nie... Jest dalej. I Arkadiusz Milik. Wspaniała odpowiedź. Kupiłeś tego dżentelmena tutaj, który trzeba poczesać. Ale na przykład słyszałeś o takim królu włoskiej komedii, właśnie tej neapolitańskiej, to? Tak, oczywiście. W sensie ja dzisiaj czytałem o Neapolu, tylko teraz mi nazwiska uciekły, więc tak, oczywiście. Słyszałem i... Tornatore nie nakręcił jakiegoś filmu w Neapolu, ale teraz mogę mówić już. Debiut, tak. To znaczy debiut jest poświęcony Camorrze i to jest film Il Camorrista, w którym zagrał Ben Gazzara. Czyli co ciekawe, dużo ludzi myśli, że Cinema Paradiso był tym pierwszym filmem takim, był jako sukces, ale był tam tak naprawdę film Il Camorrista. Jaki jest twoim zdaniem najbardziej przereklamowany włoski twórca albo włoski film albo włoska twórczyni? Jeśli chodzi o włoskiego
twórcę, to nie jest mi po drodze znanym Morettim. Ja tutaj Maćki może mają to samo, bo chyba Maciek też odpowiedział niegdyś, że Nani Moretti to nie jest jego ulubiony twórca. Jeśli chodzi o twórczynię, trudno mi byłoby mówić, ale może nie powielę na niego Morettiego, powiem, że późny Roberto Rossellini po Paisie jest dla mnie przereklamowany. W sensie nie odkrywałem u Rosselliniego aż tak wybitnych dzieł jak u De Sica czy u Viscontiego, to może byłoby takie, a najbardziej przereklamowany włoski film post factum chyba Śmierć w Wenecji. Uważam, że Visconti nakręcił znacznie lepszego Lamparta. Ulala, to tutaj, ale to powiem ci, że z Rossellinim to tak jakby jak kończyć na Paisie, to mamy co odkrywać jeszcze, bo przecież jest genialna, niesamowicie jego trylogia, już potem z Ingrid Bergman, czy właściwie to powinna być, nie te, tam jest jeszcze Joanna Dark, którą wspólnie zrobili, ale ona jakoś tak nie jest rzucana przez krytyków tam do jednego worka, zresztą nie wiem, takie filmy jak Stromboli, Europa 51, jest genialna podróż do Włoch. Jest jaki to jest przepiękny film Rosselliniego. Taki... Podróży nie widziałem, ale na przykład ostatnio sobie powtarzałem Stromboli, jakoś się strasznie odbiłem od tego filmu tak? Po czasie. Choć uważam, że monolog ostatni jest oczywiście wybitny, bo Ingrid Bergman wybitną aktorką była. To nie ulega wątpliwości. I jeszcze tylko dorzucę, uważam, że pewnie nie najlepszym filmem Pasoliniego są Obowieści kantaberyjskie. Ja też się strasznie odbijam. Ja też ich nie, jakoś tak nie ten. Wolę o wiele bardziej z tych na podstawie już taki Decameron na przykład jest moim zdaniem w ogóle torpedą w porównaniu. Tak, to zdecydowanie. Tak. A czy kiedykolwiek jakoś, bo to jest ciekawe z Rossellinim, że na przykład... Czy słyszałeś o tym? Bo zastanawiam się, czy to byłby ciekawy temat dla Akademii, że Rossellini jest pierwszym włoskim twórcą, który zrozumiał, jak ważna jest telewizja, jakim ona będzie ważnym medium, a już w kontekście włoskiej telewizji to w latach 70. tak jakby było takie pewne przetarcie się. I on robił seriale, takie filmy telewizyjne, wielogodzinne, o ważnych postaciach historycznych, o filozofach, o jakichś tam władcach na przykład. Czy w ogóle jakby ta kariera telewizyjna, bo Rossellini na koniec życia przeprowadza się, on idzie przez fabułę, potem były dokumenty, a potem jakby mieszka w telewizji. Co ciekawe, debiutuje u niego syn, Vittoria De Sica Christian, jeden dzieci, bo przecież wiemy, że tych różnych dzieci było, ale ten, który potem aktorstwem się zajął. Czy kiedykolwiek się tym interesowałeś? Szczerze powiedziawszy nie, ale ja być może usprawiedliwię się, dlaczego Rossellini nie jest dla mnie tak ważny, skoro nie lubię Jean-Luc'a Godarda, to być może tutaj jest spójność z tym, że nie lubię Rosselliniego, skoro w sensie nie cenię go aż tak bardzo. Godarda też gdzieś się odbijałem, ja we francuskiej nowej fali już absolutnie byłem undergroundowcem, czyli cenię najbardziej Erika Romera, Louisa Mala i Agnès Varda, więc wydaje mi się, że taki trochę nie podążam tym szlakiem Rosselliniego w również nawiązaniach do niego we francuskiej nowej fali, ale bardzo chętnie bym odkrył, bo wydaje mi się, że Rossellini, mimo tego, że mogę go nie cenić zbytnio, to uważam, że nadal jest bardzo ważnym twórcą i świetnie się o nim czyta. Tak, znów ten esej Marii Kornatowskiej o Rossellini jest absolutnie rewelacyjny. No, a Rzym, Miasto Otwarte, bardzo, bardzo lubię. Też się zaczęłam nad jedną rzeczą zastanawiać i patrz, coś chciałam powiedzieć. Bo tutaj oczywiście zareagował Tomasz Poborca, spróbuję to oddać. Nie wykrzyknik na Godarda, tak zakładam, że to jest reakcja. Tak sobie myślę, Tomku, czy może byśmy się nie spotkali na takim wspólnym gruncie włosko-francuskim, czyli na spotkaniu o pogardzie. Nie wiem, w ogóle ostatnio takim moim bardzo dużym odkryciem, jak wróciłam z Cinémathèque Française, jest twórczość Jacques'a Rozière'a. Zapomnianego w ogóle genialnego nowofalowca. Także tutaj i on nakręcił taki świetny making of szalony z Pogardy Godarda pod tytułem Paparazzi. O, jest perełka. To jak ktoś jest zainteresowany, to prześlę. Ale trzymając się krewnych De Sica, to moje kolejne pytanie quizowe jest takie. Czy kiedykolwiek obejrzałeś jakikolwiek film z synem właśnie De Sica, Christianem De Sicą? Nieświadomie, w sensie nieświadomie, że Christian De Sica gdzieś grał, ale być może obejrzałem jakiś film bez wiadomości, ale nie wiem o tym w każdym razie.
On stał się gwiazdą takich bardzo lichych komedii, które zaczęły być produkowane w latach 80., komedii Odkrycie na nowo, jeżeli chodzi o gatunek taki wakacyjny, który stał się popularny już w latach 60. i potem miał taki swój dół, kiedy Włosi ogólnie mieli taki swój dół w trakcie dekady ołowiu, jakby nie w głowie im było im patrzenie na szczęśliwych i rozetoryzowanych, że tak powiem, nawet nie umiem tego wymówić, Włochów na różnych wycieczkach i innej seksturystyce. Ale chyba widziałem nightclub Corbucci'ego. On chyba tam grał. No ale to małą rulkę, w sensie jak dobrze, bardziej jakby on ma taki swój cykl tak zwanych kinobabek. I tutaj odesłałabym cię, żebyś przeżył chociaż 20 minut filmu Święta na Marsie, który jest jednym z najnowszych z tego cyklu i jest na Netflixie. To myślę, że to będzie idealny czas, jak uwolnię się od Aidy Lupino, w sensie uwolnię się, dokończę jej wspaniałą twórczość, to na pewno będę musiał się zresetować, bo to raczej cięższe. Szanowni Państwo, bliżej świąt na pewno o tych kinobabkach będziemy mówić, ale naprawdę, jeżeli macie mocne nerwy i chcecie zobaczyć, jak daleko może paść jabłko od jabłoni, naprawdę jak daleko, to polecam właśnie ten film, ma polskie napisy Natale sum Mars, Natale na Marsie, w sensie Boże Narodzenie na Marsie. W ogóle te filmy z tym Bożym Narodzeniem jako takim, no tutaj Christian De Sica podkreśla, że wiedział, że nigdy nie stanie się takim artystą jak jego ojciec, ale miał ogólnie po nim w genach chęć bycia pierwszym w czymkolwiek, to skoro nigdy by nie był w stanie nakręcić czegoś na wzór, prawda, z Złodziei Rowerów, to po prostu stał się pierwszy w tych komediach klasy B, delikatnie mówiąc, ale zarabiających krocie, jeżeli chodzi o włoskie kino. Zresztą takim kluczowym producentem tych kinobabek przez ponad 20 lat była firma, znaczy firma producencka należąca do De Laurentiisów, zresztą Dina De Laurentiis kojarzymy też, prawda, z tym Dino pierwszym z tej rodziny w latach 60., ale między innymi Aurelio De Laurentiis miał z czego kupić sobie klub Napoli, bo właśnie tyle się dorobił na tych filmach, które były takie w produkcji, a głupiutkie w ogóle w wymowie, ale, że tak powiem, sakiewkę napełniające. Mam dla ciebie kolejne pytanie. Już zbliżamy się do końca, nie martw się. Czy jesteś w stanie wymienić 3 tytuły filmów Liny Wertmüller? One są dosyć trudne, dlatego też to jest takie, mogą być 2. Wiem, dobrze mówię, że Lina Wertmüller była pierwszą reżyserką nominowaną do Oscara, czy to też jest jakiś taki mój wewnętrzny żal, że ja nigdy nie miałem czasu, żeby obejrzeć Liny Wertmüller, ale pamiętam, że ja miałem tą przyjemność robienia z tobą rozmowy przed startem Akademii i wtedy po raz pierwszy u niej usłyszałem. To jest w ogóle wielki, wielki wstyd. No to będzie co nadrabiać. To znaczy, to nie jest jakiś, wiesz... Co kojarzę w głowie? Na pewno Miłość i Anarchia był taki chyba film. Jest. Nie wiem, czy przekręcę i wydaje mi się, że... Z Hutnikiem coś było, tylko tyle pamiętam. Urożony honor Hutnika, coś takiego było? Mi, no i są 2 tytuły doskonale. Urożony honor Hutnika Mimi to jest polski. Tutaj widzę, że dalej nas, cieszę się, że tak 14 osób nas ogląda i jest to liczba stała, co jest wspaniałe i w ogóle dziękujemy wam mega za poświęcony czas. Tutaj bardzo dużo ludzi zgadzało się z tobą, jeżeli chodzi o okulary i też Maciej Stasierski, którego Kędziorek serdecznie pozdrawia, pisze: włoskość jest jedzeniem, 3. Maciej, jak my się rozumiemy. Okej. I już tak zupełnie, zupełnie pod koniec, oprócz Złodziei Rowerów, gdybyś miał stworzyć takie swoje podium, jeżeli chodzi o włoskie kino, możesz wybierać z każdych dekad, to co byś jeszcze do tego podium dostawił? Il Divo, Sorrentino, to na pewno uważam, że to jest świetny film polityczny, jeden z takich moich najważniejszych. Wydaje mi się, że Dogmen, Matteo Garrone, ale nie stawiam go na podium, tylko tak sobie głośno wymieniam. Na pewno nie chcę rzucać takimi oczywistymi klasykami, to powiedziałbym, że najbardziej niedoceniany film Felliniego, który uwielbiam oglądać, czyli Próbę orkiestry. Uwielbiam oglądać Próbę orkiestry Federico Felliniego. Uważam, że jest świetnym filmem i też w kontekstach konkursu Chopinowskiego, który ostatnio oglądałem, sobie zachciałem go aż powtórzyć i być może jeszcze uciekam myślami do różnych dekad. I powiedziałbym, że
Sekunda, bo to jest, nie wiem, ja zawsze jak mam top 3 wymienić, to jest jakaś bardzo ważna decyzja, przygoda Antonioniego. Dobrze, okej. Okay. To miałeś nie jednak mieć Antonioni na tej liście się z tym tak. Nie mogę. To jest hit, jednak trafił, ale w ogóle jestem ci po stokroć wdzięczna, że te tytuły się pojawiają jak chyba najbardziej polityczny film u Felliniego, czyli Próba orkiestry. Takie telewizyjne cudeńko, które sam Fellini niezbyt poważał, bo sam początkowo, potem też urósł w jego oczach ten film, zresztą to też takie odkrywanie tych politycznych wątków u Felliniego, to jest niesamowita sprawa. Mam dla ciebie komplement od naszej, tu jest tak nawet stała obserwatorka, cudowna osoba zresztą, która kocha włoskie kino i się uczy włoskiego, Kasia Budzińska. Maciej jest najciekawiej wypowiadającym się z dotychczas zaproszonych gości. Dziękuję bardzo mi miło. Ten uśmiech jest naprawdę, bardzo, bardzo się cieszę. Ale nie zgodzę się, bo uważam, że wszyscy mówili cudownie. Sam oglądałem z wypiekami na twarzy. Ja generalnie uważam, że ten cykl jest fascynujący dla mnie z tego powodu, że ja bardzo lubię słuchać innych krytyków i krytyczek. I bardzo mi czasem tego brakuje i sobie lubię po prostu taki dialog posłuchać dwóch osób znających się. Widzimy, jak ten czas nieuchronnie zbliża się do przyjścia twojej dziewczyny. Tutaj oczywiście są cały czas polecenia różnych, a tutaj w kontekście Napoli, jeżeli ktoś jest kibicem, Chłopak z Kurwa Bi, czyli Il ragazzo della Kurwa Bi, taki o kibicach napolitańskich, polecamy. Tutaj też nasza stała, kochana obserwatorka Mariola Jurczyk, Rita La Zanzara, w której z Ritą Pavone też gra Toto. I pod sam koniec, dosłownie rzutem na taśmę, gdzie cię za chwilę będziemy mogli festiwalowo spotkać, nad czym pracujesz? Wiem, że się ukazał w ogóle wywiad hit roku, jak ja to zobaczyłam, że ty rozmawiałeś z Johnem Watersem, gdzie myślę, że dużo ludzi myśli, że on nie żyje, a że... Bo już nie tworzy, to faktycznie. Wywiad, więc tak wyobraziłam sobie, że jesteś takim muzeum woskowym i masz w ogóle wywiady ze słynnymi ludźmi, tutaj z papieżem, o, miałem herbatę z papieżem, tutaj z Johnem Watersem i tak dalej. Jak to jest, powiedz, gdzie cię zobaczymy, co robisz, o czym piszesz, kogo, i Aida Lupino już wiemy. Na pewno wybieram się na American Film Festival, jesteśmy partnerami tego wspaniałego festiwalu, który przygotowuje genialna dyrektorka artystyczna Ula Śniegowska, która po prostu odkrywa to amerykańskie kino i ja dzięki niej również zgłębiam twórczość chociażby Aidy Lupino. Faktycznie rozmawiałem z Johnem Watersem i to było wielkie dla mnie wyróżnienie, bo nie ma człowieka, który jest większym mistrzem anegdot, to jest taki... Magia wywiadów polega na tym, że nie trzeba zadawać wielu pytań, tylko po prostu zadaje się pytanie i tam gdzieś bucha wyobraźnia osoby wypowiadającej się i faktycznie John Waters taką osobą był. Powoli pracuję i to mogę już oficjalnie powiedzieć nad drugim sezonem podcastu Powtórka Z, czyli tego, nie ukrywam, najważniejszego dla mnie projektu, jaki robię. Pracujemy. I jeśli nic się nie zmieni, bo trochę zmieniły się plany, kiedy ostatnio z tobą, Diano, rozmawiałem, najbliższy pełen sezon Powtórki Z, bo będzie jeden taki krótszy w okolicach lutego i marca. Przypomnimy kilka arcydzieł, ja przypomnę kilka arcydzieł wraz z gośćmi, gościniami jednej z najwybitniejszych polskich reżyserek, ale za rok, jeśli wszystko dobrze pójdzie, jesteśmy po słowie z Tomaszem, będziemy znów w Gdyni i w Gdyni będzie można wysłuchać w kontekstach retrospektywy kolejnego sezonu Powtórka Z. Jeszcze nie mogę zdradzić kogo, ale faktycznie będzie to też twórca wyjątkowy, który podobnie jak mógł stworzył bardzo mało złych dzieł, więc tym bardziej się cieszę, bo nie będę musiał opowiadać. Nie wiem czemu czuję, że to może być Kawalerowicz, ale bo jakoś tak patrzę urodzinami, ale nie chcemy tutaj nic wyprzedzać. A powiedz z rzeczy kinowych, wiem, że napisałeś recenzję filmu, który wygrał w tym roku Gdynię, czyli Wszystkie nasze strachy już jakiś czas temu, ale ten film pojawia się teraz w piątek, prawda? Jest w regularnej dystrybucji w kinach studyjnych, na pewno, może też w multiplexach, nie wiem jaki jest schemat dystrybucji. Wydaje mi się, że o tym tytule warto wspomnieć. Wiesz o co chodzi? Myślę, że z tych premier nadchodzących, czy byś mógł o tym tytule powiedzieć i też o może jakichś innych.
Oczywiście, na pewno wszystkie nasze strachy są takim filmem, o którym ja faktycznie nie rozpisałem się popiątkowo, bym powiedział, czyli to nie jest krótka recenzja, to jest dość długi tekst o wszystkich naszych strachach, bo uważam, że faktycznie jest to bardzo, ale to bardzo ważny film w różnych kontekstach, który mam nadzieję, że stanie się tematem dialogów, DKF-ów i będzie dyskutowany, bo to też nie jest film typowy dla Łukasza Rondudy, oczywiście współreżyserowany z Łukaszem Gutem, tylko tam nie ma stylu, który Ronduda narzucał w swoich dwóch pierwszych filmach, czyli to jest film bardzo, wszystkie nasze strachy są filmem bardzo egalitarnym, bym powiedział, i to też doceniam w tym filmie, że trafia do wszystkich. Ja natomiast oczywiście po Amerykanie będę opisywał te filmy, które będą wchodzić do kin, będą najważniejsze. Ja generalnie zajmuję się amerykańskim i polskim kinem, jeśli chodzi o to, co piszę. Polskie kino kocham i gdzieś wypatruję z utęsknieniem innych ludzi, ale oczywiście mogę też polecić z ręką na sercu. Powiedziałbym, że inny bardzo egalitarny film, czyli Łukasza Grzegorzka i Moje wspaniałe życie. Uważam, że to jest też film, który po prostu jest piękny, jest autorski, a tych autorów w polskim kinie zawsze nie było aż tak dużo, a Grzegorzek robi swoje kino, nikt mu nic nie narzuca. Jak sam mówi, ma wspaniały tercet, bo ma genialną autorkę zdjęć, najlepszą chyba kręcącą w Polsce osobę, czyli Weronikę Bilską, i ma swoją producentkę Natalię Grzegorzek i po prostu tworzą własne kino, które gdzieś mi jest bliskie, a jeśli chodzi o to, co piszę, to w międzyczasie piszę o, bo to czas licencjatu u mnie, czyli piszę o Mariuszu Wilczyńskim, innym gościu Akademii Włoskiego Kina, piszę licencjat o jego twórczości, więc tak to wygląda. Rzutem na taśmę genialny Maciej Kędziora nam powiedział wszystko. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Życzę Ci fantastycznego Amerykana, życzę wszystkim w ogóle, żeby to był po tym trudnym roku naprawdę taki świetny, jak zawsze ten był ten festiwal, ale jak się wszyscy spotkacie, że to będzie można celebrować i nic się nie wydarzy do tego czasu, odpukać wszędzie i tak dalej. I mam nadzieję, że wrócimy, że znajdziesz mimo tego napiętego grafiku czas dla Akademii Włoskiego Kina. Z wielką chęcią. Jeszcze przyjdziesz i tak szybciej niż później. Bardzo, 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 bardzo Ci za wszystko dziękuję. Ja też dziękuję bardzo i pozdrawiam Państwa. Pozdrawiamy, viva la pizza, niech żyje Italia i Polonia i dziękuję, że jesteście i dziękuję za to, że byliście i nas słuchaliście. Ciao.